chciałam powiedzieć, że do niej się zaliczam jako mieszkanka Łąk, czyli gminy Radzymi i powiatu wołomińskiego. Też leży mi dobro tego powiatu na sercu. Myślę, że dzisiaj możemy spokojnie o naszej przyszłości podyskutować. Witam serdecznie panią burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan. Witam pana Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego i chciałabym, żeby oni zaczęli to nasze spotkanie. Będzie również na nim obecny dr Mirosław Grochowski, nasz gość specjalny z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego, czyli taki ważny głos eksperta. Ale na początek bardzo proszę panią burmistrz i pana starostę, żeby nam przybliżyli cel tego dzisiejszego spotkania. Zapraszam. Było mnie słychać? Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, że w tak licznym gronie dzisiaj przyjdzie nam rozmawiać o ważnych dla nas sprawach. Szczególnie witam mieszkańców i od tego powitania zacznę, bo to mieszkańcy, ich głos zawsze się liczy i zawsze warto opierać się na głosie mieszkańców. Witam też zaprzyjaźnionych samorządowców. Widzę tutaj prezydenta Romana Smogorzewskiego, prezydenta Legionowa, pana prezydenta Warszawy, pana Michała Olszewskiego. Widzę tutaj burmistrza dzielnicy Wola, pana Krzysztofa Strzałkowskiego. Tak po kolei wzrokiem sięgam, kogo jeszcze tutaj znajomego widzę. Oczywiście poseł na Sejm Jan Grabiec, poseł na Sejm Piotr Uściński. Witamy serdecznie. Witam wójtów, wójta Poświętnego. Widziałam, jest, witamy serdecznie. Zapowiedzieli się też burmistrzowie i przewodniczący rad z różnych gmin Wianuszka Okołowarszawskiego. Witam wójta Kokoszkę też. Proszę tutaj jeszcze z naszych samorządowców, którzy są. Witam i wszystkich powiatu, burmistrzów i wójtów powiatu wołomińskiego. Chyba będzie najprościej. Radnych, przewodniczących rad, to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mówili jednym wspólnym, samorządowym głosem w imieniu mieszkańców. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby rozmawiać, a jeszcze możemy rozmawiać, bo nasza akcja Nic o nas bez nas i mocne przypomnienie o tym, że konsultować trzeba ważne sprawy dla mieszkańców i równo traktować wszystkich mieszkańców w Polsce, a odnoszę się tutaj do ustawy, do metropolii śląskiej, do ustawy, której już nie ma, ale była z 2015 roku o związkach metropolitarnych. Na kanwie tej ustawy powstawała przez rok czasu w trybie rządowym ustawa o metropolii śląskiej. I my byśmy też bardzo chcieli, żeby w tym trybie z mieszkańcami poszczególnych gmin i samorządowcami odbywały się rozmowy. To, że do dziś nie jest uchwalona ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy w trybie poselskim, to jest też nasza zasługa, głos mieszkańców, że chcą rozmawiać. Chcą wiedzieć o konkretach, chcą wiedzieć, znać wypowiedzi ekspertów, fachowców, finansistów, prawników. To jest wszystko bardzo ważne. I dziś jeszcze jest taki moment, że rozmawiać możemy. I do takiej merytorycznej, rzetelnej dyskusji szczególnie wszystkich zapraszam. Szanowni Państwo, ja muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tego, że po 17 latach, kiedy został odrodzony powiat wołomiński i po 25 latach część powiatu wołomińskiego, która była na Łanicy, jak ja określam, rozpoczynamy na nowo debatę na temat, czy powiat wołomiński ma istnieć, czy nie. Jest to dla tej społeczności powiatu wołomińskiego bardzo ważna rzecz. Nie jesteśmy przeciwko metropolii, ale jesteśmy przeciwko likwidacji powiatu wołomińskiego. A to dlaczego? Ponieważ jako samorządowiec z 25-letnim stażem wiem, ile społeczności, części społeczności tego powiatu wołomińskiego wymagało
takiej inspiracji do tego, żeby powrócić do macierzy, czyli do powiatu wołomińskiego. Zawsze ta część północno-wschodnia, o której tutaj dzisiaj mówię, czyli Dąbrówka, Tłuszcz, Jadłów, Strachówka, Poświętne i Klębów, zawsze utożsamiały się z powiatem wołomińskim, ale i z miastem Wołomin. Jest to, uważam, bardzo ważna rzecz. Ta dyskusja powinna być, powinniśmy z sobą rozmawiać. I o tym, gdzie chce być dany mieszkaniec, powinni decydować mieszkańcy, a nie politycy. Naprawdę, wierzcie mi, gmina Klębów, którą kiedyś reprezentowałem, bo miałem okazję być tam wójtem, ile ci mieszkańcy mieli w sobie determinacji, żeby powrócić do powiatu wołomińskiego. A tym jednogłośnym momentem to było referendum, w którym, szanowni państwo, 85% brało mieszkańców udział w referendum. 99% z ułamkami było za przejściem do województwa warszawskiego, zastrowiańskiego i właśnie powiat. Powiat, który, szanowni państwo, też mieszkańcy dzisiaj powiatu wołomińskiego, to oni decydowali, do którego powiatu co należy. I dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby znowu nastąpił rozbiór powiatu wołomińskiego. Ja tego inaczej nie mogę nazwać. Musimy na ten temat dyskutować. I ta debata dzisiejsza jakby otwiera, że w poszczególnych gminach również mieszkańcy będą się wypowiadać na temat przynależności czy likwidacji powiatu, czy żeby pozostał. Na pewno niektórzy myślą, że tak jak tutaj kolega burmistrz były Madziar, dał mi kartkę i brzeszcząc, żebym się od stanowiska odciął, to niedługo nastąpi, Ryszardzie, bo ja przecież jestem w wieku przedemerytalnym, także nic nie stoi na przeszkodzie, nie muszę się odcinać. Nigdy nie byłem przywiązany do władzy, ale zawsze w moim podejściu do pracy, jaką i dzisiaj pełnię, to jest służenie mieszkańcom danego powiatu wołomińskiego. Dlatego też jest mi to bliskie i wszystko musimy zrobić, przynajmniej ja tak uważam, żeby ten powiat wołomiński pozostał, bo to jest mała ojczyzna, w której my przez 17-18 lat budowaliśmy tą infrastrukturę i dobro tak, żeby społeczność, która mieszka w powiecie wołomińskim, była zadowolona. Także otwieramy dzisiaj tę debatę wspólnie z współorganizatorem, jakim jest burmistrz Ela Radwan, po to, żebyśmy dzisiaj usłyszeli państwa również głos. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja przed oddaniem głosu ekspertowi no też takie ubolewanie złożę, że mamy jednak puste miejsca i nie przybyli do nas tak bardzo oczekiwani goście, z którymi chcemy rozmawiać i chcieliśmy zadać konkretne pytania, takie rzetelne, nie na zasadzie ankiety, która stwierdza, czy chce być szczęśliwy. Chcemy po prostu być szczęśliwi, ale rzetelnie to skonsultować i rozmawiać z mieszkańcami w sposób cywilizowany i taki, żeby ich głos był słyszalny. My na co dzień rozmawiamy na ulicy, w urzędzie, w przychodni, z mieszkańcami i wiemy, że się niepokoją i wiemy, że chcą konkretów, chcą odpowiedzi na konkretne pytania. Myślę, że może dzisiaj je usłyszymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Elżbieta Radwan, Kazimierz Rakowski. A teraz, proszę państwa, gość specjalny, ekspert, pan dr Mirosław Krochowski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie samorządu terytorialnego i powie nam pan doktor na temat swoich przemyśleń dotyczących ustawy metropolitalnej. Jak wygodnie? Dzień dobry państwu. Bardzo się zawsze dobrze czuję, jak mi się tak przedstawia ekspert, specjalista. Dziękuję bardzo. Przyjechałem
zmierzyć się z trudną rzeczywistością i zrobić coś, co jest prawie że niemożliwe, bo w ciągu 10 minut mam Państwu powiedzieć coś rozsądnego na temat metropolii. A wybrałem kilka punktów. Jeżeli będzie możliwość, to ja do różnych rzeczy się odniosę później. A teraz tytułem właśnie zagajenia bym podzielił się tymi przemyśleniami, tak jak Pani powiedziała. Pierwsza rzecz jest taka, że mam wrażenie, że jak jest teraz, jak ktoś mówi metropolia, metropolia to już jest synonim jakiegoś zła. I uważam, że cała dyskusja o metropoliach w Polsce, która zaczęła się kilkanaście lat temu, to było grube nieporozumienie, ponieważ chodziło to cały czas obok problemu. Mówiliśmy, dyskutowaliśmy na temat, kto będzie rządził, jak będzie rządził, ilu będzie radnych i tak dalej. To nie o to chodzi. Moja propozycja patrzenia na problem metropolii jest taka, że najpierw powinniśmy zdefiniować problem, który chcemy rozwiązać. Jeżeli nie ma zdefiniowanego problemu, który rozwiązujemy, to nie ma co proponować żadnych rozwiązań, instrumentów, mechanizmów, niezależnie od tego, jak one są złożone i skomplikowane. Doświadczenia ze świata pokazują, że najpierw musimy zrozumieć istotę problemu, charakter tego problemu, kogo dotyka, jak jest głęboki i dopiero wtedy, jak go nazwiemy, zastanawiać się, co z nim robić. Reguła jest taka, przyjęta w krajach rozwiniętych, które mają te tak zwane obszary metropolitalne, że zmiany głębokie, a szczególnie zmiany administracyjne, wprowadza się na samym końcu. Ja mogę potem opowiedzieć o różnych przykładach, jak to może działać, ale to absolutnie jest ostateczność z wielu powodów, między innymi z powodu tych małych ojczyzn, między innymi z powodu tradycji, kultury, więzów i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, zdefiniujmy problem. Druga rzecz, jak mówimy o metropolii, to mówimy o czymś, co jest w pewnym sensie abstrakcyjne. Co Państwo rozumiecie, jak słyszycie słowo metropolia? Miasto duże, miasto z obszarem dookoła, no nie bardzo wiadomo. Mówimy o obszarach, które są bardzo ściśle powiązane funkcjonalnie, a jeżeli mają takie miasto jak Warszawa bądź inne miasto wyjątkowe, wtedy nazywamy je metropoliami. Czyli mówimy o czymś, co jest złożone, to jest terytorium pełne różnych funkcji, bardzo intensywnie zagospodarowane. I teraz problemem jest, jak tym zarządzać. I wszyscy się zgadzają, że jak tworzony był samorząd w Polsce, to nie wiedzieliśmy, że tak rozwój w Polsce będzie przebiegał. Nikt chyba nie przewidywał, że nagle zmierzymy się z problemem funkcjonalnych obszarów miejskich. I teraz trzeba wymyślić sposób, jak tymi funkcjonalnymi obszarami miejskimi zarządzać. Ale jeżeli chcemy nimi zarządzać, musimy je wydzielić, wyznaczyć granice, dokonać delimitacji granic. To nie może być arbitralnie, że nam się wydaje, że jest 10, 15, 20 czy 38. To musi być przemyślane, czy to wskaźniki stanu i podobieństwa, czy wskaźniki powiązań, jak mocnych. Dla potrzeb transportu delimitacja może zupełnie inaczej wyglądać niż dla potrzeb prowadzenia polityki środowiskowej. Czy chcemy zadekretować, że to tak ma wyglądać i koniec, kropka? Jeśli tak, to jakakolwiek zmiana, przyłączenie kolejnej gminy oznaczać będzie całą drogę znowu legislacyjną. Są plusy i minusy różnych rozwiązań, nie ma jednego idealnego rozwiązania. Natomiast to, co można powiedzieć na pewno i na 100%, to to, że wszelkie próby wprowadzania tego typu rozwiązań z góry, one się zwykle kończyły niepowodzeniami, bo albo była bardzo silna obstrukcja od strony gmin z poziomu lokalnego i gminy były bardzo kreatywne, żeby wymyślić, jak storpedować cały pomysł, albo obstrukcja szła z poziomu regionu. Zwróćcie Państwo uwagę, że dyskusja jest w tej chwili o tych metropoliach. Marszałkowie w tej dyskusji póki co nie są specjalnie aktywni. Wydaje mi się, że regiony samorządowe i samorządy wojewódzkie pewno też w pewnym momencie się odezwą, ponieważ dla nich miasta metropolitalne i obszary metropolitalne to są bardzo, bardzo istotne fragmenty ich terytorium. Więc jeżeli mamy naprawiać rzeczywistość tego tworu, którym jest właśnie ten funkcjonalny obszar miejski, to najpierw trzeba zdefiniować te problemy, bo może się okazać, że są różne instrumenty i rozwiązania,
które działają bez żadnych daleko jakoś posuniętych ingerencji w różne struktury. Nie chcę wchodzić na boletko, żeby nie otwierać kolejnego, gdy pan starosta wspomniał o powiatach. Jak czytam komentarze, że to będzie coś tak jakby powiat, to nie może być coś tak jakby powiat, bo to jest ingerencja w ustrój samorządu i mówienie, że coś tak jakby powiat, to świadczy o niezrozumieniu pewnych podstawowych kwestii związanych z organizacją państwa i podziału administracyjnego i organizacji administracji publicznej. Podobnie tak zwana unia personalna i łączenie, teraz się odwołuję do tej propozycji dwóch stanowisk, to nie jest ciekawe rozwiązanie, to można skomentować patrząc na to czysto obiektywnie, że to jest po prostu nieporozumienie, ponieważ to jest prosta droga do schizofrenii rad narodowych, kiedy trzeba było reprezentować interesy, których nie dało się po prostu połączyć. Czyli tak, problem to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, jak ten problem mamy rozwiązywać. I znowu, odwołam się do praktyki międzynarodowej, bo to najlepiej przemawia. Jeżeli gdzieś działało, to popatrzmy, jak to działało gdzie indziej. Otóż ważne jest, kto ten problem definiuje. Kto go nazwał, kto go opisał, kto brał w tym procesie udział. To nie może być tak, że przynosimy jedną interpretację, jedno rozwiązanie. To musi być rzecz, która podlegać będzie dyskusji, podlegać będzie konsultacjom. Dopiero wtedy można mówić o przygotowywaniu jakichś rozwiązań, dopiero wtedy można mówić o propozycjach, eksperymentach, pilotażach i próbowaniu tego, co nam może pasować. Pamiętajmy też, ja mam wrażenie czasami, że my w Polsce mamy taką magiczną wiarę, znaczy nie, wiarę w magiczną moc ustaw. Jak będzie ustawa, to się wszystko wyreguluje. Nic się nie wyreguluje. Jak się wszystko będzie chciało wyregulować, to się przereguluje. Wszyscy będą nieszczęśliwi, bo jest przeregulowane. Jak jest niedoregulowane, będzie podobnie. To musi być elastyczne podejście i konsensus zbudowany między wszystkimi aktorami, którzy są w ten proces zaangażowani. Czyli reasumując to, co powiedziałem, bo się śpieszę, mówię 6 minut, mam nadzieję, że w sposób zrozumiały i docieram do państwa jakoś. Poruszyłem dwie rzeczy. Pierwsze to jest problem, zdefiniowanie, popatrzenie. Druga rzecz to jest, w jaki sposób ten problem rozwiązać i kto się powinien tym zająć. I trzecia rzecz to jest dochodzenie do tych rozwiązań, czyli sprawy proceduralne i takie sprawy procesowe. Nie ma czegoś takiego, że wprowadzamy rozwiązanie dla jakichś tam gmin. To nie są anonimowe gminy, nie są anonimowe powiaty. To wszystko są eksperymenty na żywym organizmie. I w momencie, jeżeli zaczynamy nawet rozmawiać, to nie chodzi o to, że proponujemy coś i coś leży na stole. Tylko sam początek może być falstartem. I przykłady są znowu z całego świata, z Włoch, w Stanach się nie udawało, Niemcy pragmatyczni też mieli problemy. Zabierało to kilkanaście lat. Tego się nie załatwi w ciągu tygodnia, dwóch czy miesiąca. Więc proces dochodzenia do rozwiązań to jest także dyskusja na temat skutków proponowanych rozwiązań, symulacji, modelowania, spróbowania, a co będzie, jeżeli w ten sposób to podzielimy. Ja jestem przeciwny zostawianiu spraw takiemu swojemu biegowi, jeżeli słyszę, że część gmin wejdzie do metropolii, a te, co się nie zmieszczą, to będą przyłączone do jakichś tam powiatów. Nie wiem, część z państwa na pewno pamięta, jak wyglądały prace nad podziałem administracyjnym Polski, ile to czasu trwało, ustalenie granic województw, powiatów i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to można powiedzieć, ty się nie zmieściłeś, to cię przylepimy tam. Bo to w ten sposób to nie działa. I to są sprawy właściwie najważniejsze. Mogę tylko powiedzieć, że na potrzeby dzisiejszego spotkania, bo chciałem mieć kilka wersji, teraz państwu prezentuję wersję krótszą, taką 10-minutową. Na potrzeby wersji dłuższej znalazłem, co OECD pisze na temat właśnie zasad przeprowadzania reform metropolitalnych. Pierwszy punkt, konieczność uwzględniania kwestii partycypacji mieszkańców objętych reformą
i partycypacji władz jednostek samorządowych, które będą tym dotknięte. Druga zasada, elastyczność stosowanych rozwiązań. Trzecia, uwzględnianie zasady pomocniczości. Generalnie rzecz biorąc, to nie jest odkrywanie Ameryki, to co OECD mówi, ale jest to oparte na czasami bardzo trudnych doświadczeniach wielu samorządów europejskich. To tyle, pani prowadząca widzi 10 minut, tak jak trzeba było. Dobrze, no nie będę tak bardzo egzekwować, jeżeli pan chce jeszcze coś dodać, to jeszcze minutę mogę panu dołożyć. To ja poproszę jeszcze. Co ja mógłbym tutaj jeszcze, proszę państwa, dołożyć? Otóż dołożę, ale ja miałem przyjemność pracować z profesorem Regulskim, państwu znanym zapewne, z profesorem Kuleszą, Stępkiem, który żyje. Tamci dwaj niestety zeszli i może dobrze, bo by ich serce bolało, jakby widzieli, co się dzieje z samorządem. Ja na koniec chciałem powiedzieć, że mnie się wydaje, że nie powinniśmy rezygnować ze wszystkich tych mechanizmów, które w Polsce zostały wypracowane dla lepszego zarządzania rozwojem terytorialnym. Myślę tutaj o tym, że takie rozwiązania jak opiniowanie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, konsultacje społeczne, konsultacje z JST, to wszystko, wierzcie mi państwo, ja pracowałem i dalej pracuję w różnych krajach tak zwanych postkomunistycznych. To u nas naprawdę było bardzo dobrze i jeżeli chodzi o samorząd, mogliśmy być dumni. To był produkt, który Bank Światowy uznawał, że możemy sprzedawać w byłych krajach, ponieważ powymyślaliśmy RIO, Komisję Wspólną i różne inne mechanizmy. Nie rezygnujmy z tego. Tutaj odnoszę się bezpośrednio do tego projektu ustawy. Wpuszczenie tego w taki kanał procedowania, jak jest, wyklucza pewne rzeczy, co uważam jest złe. Obiektywnie, jestem z uniwersytetu, nie chcę wpaść tutaj w tonację jakąś wiecową, więc mówię, obiektywnie nie jest to dobre, bo zaprzepaszcza się różne możliwości właśnie wypracowania dobrych rozwiązań. A wszyscy cały czas powtarzają o dobrych rozwiązaniach. A więc jeżeli chodzi nam o dobre rozwiązania, no to trzeba siąść i rozmawiać o tym, no, żeby je znaleźć. Dziękuję bardzo. Doktor Mirosław Grabowski, Wydział Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. I jak państwo słyszeli, najpierw trzeba się zastanowić, jaki problem chcemy rozwiązać. Teraz wystąpienia gości specjalnych i poprosiłabym jako pierwszego o Romana Smogorzyckiego, prezydenta Legionowa, miasta, które w referendum powiedziało zdecydowane nie Wielkiej Warszawie. Szanowni państwo, ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Niestety rzadko bywam w Łominie. To jest taka wartość dodana dzięki inicjatorom tej ustawy. Rzeczywiście coraz częściej się spotykamy i ze sobą współpracujemy. Przyjdzie tu jeszcze kilku kolegów, ale obecnie też trwa taki zarząd Stowarzyszenia Metropolia Warszawska. Chcemy rozmawiać. Ja chcę powiedzieć taką oczywistą oczywistość, że nic o nas bez nas, że to mieszkańcy Legionowa, Wołomina, tam napisane Ząbek i Zielonki, powinni zdecydować, czy chcą być w metropolii, czy nie chcą być w metropolii. Zazdroszczę trochę autorom tych plakatów po lewej stronie. Powiem szczerze, ja jako prezydent mojego miasta od 15 lat naprawdę nie do końca wiedziałem, czy mieszkańcy Legionowa chcą do metropolii, czy nie chcą do metropolii. 26 marca mieszkańcy Legionowa jednoznacznie wypowiedzieli się, że w takim stylu, do takiej metropolii nie chcą przystąpić, że przez te 27 lat wielu z nich, nie tylko ja, naprawdę wielu z nich zbudowało tą swoją małą ojczyznę, kochają tą małą ojczyznę, zależy im na tej małej ojczyźnie i naprawdę w bardzo wysokiej frekwencji, bo było prawie 47% frekwencji, gdzie większość referendów w Polsce się nie udaje, bo nie przekraczają 30%. I jako historyk muszę powiedzieć, że byłem w absolutnym szoku, bo nie pamiętam, żebyśmy poza sfałszowanymi wyborami gdzieś tam komunistycznymi, żeby jakaś społeczność była w 95%
razem zabrała głos i razem była przeciwko temu rozwiązaniu. Pan doktor miał 6 minut, ja myślę, że 3 powinienem. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie jesteśmy przeciwko metropolii, tylko jesteśmy przeciwko stylowi, jesteśmy przeciwko nieliczeniu się z głosem obywateli. Jesteśmy przeciwko takiej trochę demagogii. Dla mnie najbardziej obrazowy jest taki przykład, że jest krzesło elektryczne. Jedno i drugie to jest krzesło. I to się mówi, dlaczego nie chcecie tą metropolii? Przecież poprzednicy wymyślili metropolii i ona miała być dobra. Porównywanie nas też do śląskiej metropolii, to trochę jest inna metropolia. Tam jest wielu partnerów porównywalnych. Tutaj mamy dominującą Warszawę. Najważniejsze jest to, żebyśmy mogli razem w oparciu o kapitał społeczny, o wielu doświadczonych samorządowców, także posłów, mam nadzieję, że posłów z Warszawy, a nie z całej Polski, wypracować dobrą ustawę metropolitarną, bo są rzeczywiście pewne rzeczy, które powinny lepiej funkcjonować. Tak? Tą rzeczą oczywistą jest komunikacja, tak? Ale te zapewnienia, które szły za tą ustawą, że będzie lepsza komunikacja, jeżeli w tej ustawie nie dość, żeby nie było więcej dodatkowych pieniędzy, to ten tworzący się mega powiat miałby zapłacić jeszcze ponad 100 milionów dodatkowego janosikowego. To nie ma takich możliwości, żeby komunikacja za mniejsze pieniądze na większym obszarze działała lepiej. Jeszcze raz zachęcam, żeby nie bać się dać Polkom i Polakom decydować o losach swoich małych ojczyzn. Bo to jest kwintesencja i podstawa samorządu i demokratycznego państwa. Dziękuję bardzo. Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa, dziękuję bardzo. Jeszcze przewidziałam dla państwa kilku gości specjalnych wystąpienia. Jak państwo widzą, mamy tutaj miejsca puste, więc niestety te pytania, które padają, trochę padają w pustkę, bo niestety nieobecni są pan poseł Jacek Sasin i pan wojewoda. Natomiast będą państwo wszyscy mogli zabrać głos, tego chyba nie powiedziałam na początku, tutaj jest mikrofon, który na państwa czeka, ale zanim, to może najpierw poproszę jeszcze pana posła Jana Grabca z Platformy Obywatelskiej. Skoro była przed chwilą mowa o referendum, to też pada pytanie, dlaczego w tej ustawie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości nie ma przewidzianej możliwości referendum, ale niech mnie pan poprawi, czy w pana w ustawie, której też pan był współautorem z 2015 roku, była możliwość referendów? Bo wydaje mi się, że też nie było. Dobre pytanie. Znaczy, na pewno nie było zakazu referendów, ale było coś więcej niż referendum. Znaczy, było w tej ustawie z 2015 roku, która nazywała się ustawą o związkach metropolitalnych. Był taki zapis, że metropolie mogą powstać tam, gdzie zgodnie z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju te obszary wykazują cechy metropolitalne, a więc wokół dużych miast, ale tam, gdzie przede wszystkim samorządy, gminy i powiaty chcą powstania związku metropolitalnego. I wymagane było, żeby rady gmin 75% obszaru wyraziły, powiedziały tak, uchwałą rady, wiemy, że to nie jest proste, żeby taką uchwałę podjąć, dopiero wtedy, i 50% rad powiatów powiedziało tak, żeby dopiero wtedy premier miał prawo wydać rozporządzenie powołujące Związek Metropolitalny. To ta metropolia z 2015 roku była pomyślana jako pomysł na wzmocnienie więzi pomiędzy gminami przy zachowaniu pełnej suwerenności i niezależności gmin i powiatów. A wzmocnienie więzi poprzez wspólne wykonywanie jednego konkretnego zadania komunikacji. Niektórzy nam zarzucali, dlaczego tak mało, że można o planowaniu przestrzennym, można o gospodarce odpadami, można o wielu innych rzeczach mówić. Uznaliśmy, że lepiej niech się uda jedna rzecz, co do której gminy są przekonane, bo wiemy, że na Śląsku działa związek, wiemy, że Warszawa ma dobre doświadczenia, dobre i gorsze, to zależy od okresu, ze współpracą z gminami podwarszawskimi. Wiemy, że w Trójmieście są różne prace, czasem gdzie lepiej, czasem gorzej prowadzone, czasem się to udaje i że wiele dużych miast myśli o współpracy z gminami pod swoimi miastami po to, żeby lepiej zarządzać komunikacją, żeby na przykład gminy wiejskie pod dużym miastem nie były białymi plamami, jeśli chodzi o mapę komunikacji publicznej, o wspólny bilet, o tańszy dostęp komunikacją publiczną do centrum tej własnej metropolii, bo to się wszystkim opłaca. Mamy tego świadomość, ale przy umowach dwustronnych różnie to bywa. Inną kwotę stać Warszawę na dopłacanie do własnej komunikacji,
Inną kwotę może wyasygnować gmina, nie wiem, Tłuszcz, tak? Czy nawet tak bogata gmina jak Legionowo, tak dumna z prezydentem Smogorzewskim. Więc te zasady muszą być różne, żeby standard komunikacji mógł być podobny, trzeba dosypać pieniędzy. I to było w naszej ustawie, pani redaktor. Były dodatkowe pieniądze, premia z budżetu państwa, 5% udziału w PiS-ie. W przypadku Warszawy i gmin podwarszawskich to około 700 milionów złotych rocznie na komunikację publiczną. Czy wiedzieliśmy, że musi być to dobrowolne, musi dotyczyć czegoś, na czym ludziom zależy, a więc komunikacji. Po trzecie, muszą być pieniądze. Wtedy, jeśli dobrowolnie gminy się dogadają, powołają związek, który nie będzie tworzył dodatkowej administracji, to też było tam ważne, że nie będzie dodatkowych wyborów radnych, dodatkowych diet, że radę tego związku metropolitalnego mają tworzyć burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, którzy w ramach swoich obowiązków, reprezentując swoje gminy, będą wyrażali stanowisko i tylko wykonawczo, tak jak dzisiaj jest to Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ktoś będzie te decyzje wykonywał bez dodatkowych szczebli administracyjnych samorządowych. No, to, co mamy dzisiaj w Sejmie, ta ustawa jest, mimo że wiele osób mówi, że jej nie ma, ona jest złożona i jest przed pierwszym czytaniem, ale jest w Sejmie, może być uchwalona jeszcze w tym tygodniu, bo jutro zaczynamy posiedzenie Sejmu. Było wiele ustaw, które zostały uchwalone w dwa dni. Jest też Senat, więc właściwie w sobotę pan prezydent mógłby teoretycznie tę ustawę podpisać. To się już zdarzało w Sejmie. Na szczęście posłowie PiS deklarują, że w tej chwili konsultują. Jak rozumiem, to spotkanie też jest elementem tych konsultacji. I coś takiego się nie zdarzy, ale może się zdarzyć. Dlatego ważne jest zabieranie mocnego głosu już teraz, zanim się okaże, że mleko się rozlało i ustawa weszła w życie. Tak więc ta ustawa, która jest dzisiaj w Sejmie, mógłbym powiedzieć jako poseł Platformy, że jestem przeciw, bo to jest ustawa PiS-u. Nie? Ale powiem więcej, jakby taką ustawę zgłosiły moje koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej, też bym przeciwko niej protestował. Bo przez całe życie, 17 lat byłem samorządowcem, wiem, jak trudna jest praca samorządowców, jak wszystko trzeba uzgadniać z mieszkańcami, jak zmiana granic gminy, czasem o jedną wieś, to jest wieloletni, czasem kilkunastoletni konflikt pomiędzy gminami, jak dzieli ludzi pomiędzy sobą, mieszkańców sąsiednich wsi. Takich spraw nie załatwia się administracyjne. To trzeba po prostu dogadać. Dlatego ta ustawa nie może wejść w życie, nie powinna wejść w życie. I apeluję do kolegów, do koleżanek posłów, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy, żeby tę ustawę po prostu wycofać. I zacząć rozmowę na zdrowych podstawach od początku. A podstawy dobre są, bo jest ta nasza ustawa z 2015 roku, co prawda uchylona kilka tygodni temu przez posłów PiS. Uchylona przy okazji przyjęcia ustawy dla Śląska, ustawy metropolitalnej. Ale ta ustawa śląska, przyjęta przez ministra Mariusza Błaszczaka, przyjęta przez większość parlamentarną posłów PiS-u, ale przy poparciu też innych klubów parlamentarnych, ta ustawa dla Śląska zbudowana jest na podstawie tych trzech zasad, o których mówiłem. Dobrowolności, na podstawie niewnikania w kompetencje gmin i powiatów i na podstawie dodatkowych pieniędzy. Jeśli podobna ustawa powstałaby dla Warszawy i okolic. Jestem przekonany, żebyśmy taką ustawę poparli i przekonywalibyśmy państwa, żeby stopniowo zastanowić się nad stworzeniem takiego związku. Dobrowolnie rzecz jasna, ale żeby taką metropolię tworzyć. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której dzieje się źle. Mam nadzieję, że to spotkanie, tak jak inne spotkania, jak kilkanaście referendów, bo mamy dziś informację z Piaseczna, że Piaseczna jako 13 bodajże gmina podjęła już uchwałę o tym, że będzie tam referendum i kolejnych kilka gmin przygotowuje uchwały o referendach. Może to przekona większość parlamentarną, że warto słuchać suwerena. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Jan Grabiec, poseł Platformy Obywatelskiej. Teraz goście specjalnie chciałabym, żeby państwo ich bardzo serdecznie przywitali, bo to są przedstawiciele gminy Dobrzeń Wielki. To państwo wiedzą, kojarzą państwo, ta gmina, która walczyła o to, by nie wejść do Opola. Niestety ta walka, te protesty nie przyniosły skutków, także opowiedzą nam teraz trochę o tej swojej walce. Zapraszam Rafał Kampa, prezes Stowarzyszenia Tak dla Samorządności, Gerard Kasprzak, ja poproszę panów wszystkich może razem, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i pan Janusz Piątkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Tak dla Samorządności, nasi goście z Dobrzenia Wielkiego. Dzień dobry państwu. Dziękujemy za tak miłe przyjęcie nas jako mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki i
Powiem Państwu szczerze, na początku chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego tutaj jesteśmy, dlaczego tu się pojawiamy i tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Bo jeżeli chodzi o sprawę powiększenia Opola, to było dość głośno już o tym i w mediach, ale myślę, że wiele informacji nie zostało przekazanych, stąd też chcielibyśmy Państwu w tym słowie wstępnym temat troszkę naświetlić, a jeżeli będą pytania, to będziemy starali się Państwu na to wszystko odpowiedzieć. Otóż, drodzy Państwo, słyszeliśmy przed momentem tutaj Pana Prezydenta Legionowa, że w Legionowie odbyło się referendum, gdzie blisko 95% zagłosowało przeciwko przyłączeniu czy przeciwko stworzeniu metropolii warszawskiej. Otóż, drodzy Państwo, ta sama sytuacja miała miejsce w województwie opolskim, a konkretnie w gminie Dobrzeń Wielki, bo to jest, my jesteśmy właśnie przedstawicielami tego samorządu. Blisko 70% mieszkańców, 70% wyniosła frekwencja w tych konsultacjach społecznych, gdzie prawie 100%, bo 99,7% mieszkańców opowiedziało się nie dla podzielenia mojej małej ojczyzny, nie dla podzielenia gminy Dobrzeń Wielki, nie dla powiększenia miasta kosztem innego samorządu. Otóż, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o cały proces powiększenia Opola, sprawa rozpoczęła się od ogłoszenia pomysłu w lokalnej gazecie, w Nowej Trybunie Opolskiej, jeżeli komuś coś mówi ta nazwa. Pan prezydent Opola poprzez swoje zaplecze polityczne, jakim jest tutaj oczywiście pochodzący z Opolszczyzny wiceminister Patryk Jaki, myślę, że postać też znana, drodzy Państwo, sprawiło to, że miasto Opole wyszło z takim projektem, wyszło z takim pomysłem, bez konsultacji przede wszystkim z samorządowcami, bez konsultacji z mieszkańcami. Dopiero te konsultacje społeczne pokazały, że mieszkańcy w blisko 100% sprzeciwiają się temu pomysłowi. No niestety, drodzy Państwo, byliśmy tutaj zapewniani, że głos mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę, że wojewoda podczas podejmowania opinii zwrócił uwagę na ogromny sprzeciw, bo powiem szczerze, do dnia dzisiejszego w województwie opolskim, a konkretnie w mieście Opolu i w gminie Dobrzeń Wielki odbyło się ponad 60 manifestacji, gdzie blisko 4000 osób brało średnio w nich udział. Te manifestacje odbywają się do dzisiaj. Nawet dzisiaj my jesteśmy tutaj, a nasi mieszkańcy w Opolu protestują. Jest marsz w obronie samorządności. Nasi mieszkańcy wychodzą, sprzeciwiają się temu, co zostało poczynione, to, co zostało zrobione. Otóż, drodzy Państwo, cały proces konsultacji wyglądał tak, że mieszkańcy mieli okazję powiedzieć o tym, co myślą o tym całym pomyśle, o powiększeniu. I jeżeli mówimy tutaj, jak wyglądał dalszy proces, tak jak powiedziałem, wojewoda zaopiniował ideę, a nie wniosek, czy nie konkretnie przygotowany wniosek, nad którym głosowała początkowo Rada Miasta. Później wniosek zaopiniowany pozytywnie przeszedł do Pana Wojewody. Pan Wojewoda nie zwrócił uwagi na to, że były protesty, nie zwrócił uwagi, iż mówiliśmy o tym, iż będą zwolnienia, będą wygaszane szkoły. I drodzy Państwo, tak teraz jest. My dzisiaj spotykamy się z problemem po wejściu w życie rozporządzenia, bo rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia, zostało wydane 19 lipca 2016 roku, dzień przed tym, zanim miała to zaopiniować Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. No niestety, drodzy Państwo, głos mieszkańców został tutaj całkowicie zignorowany. I my tutaj, drodzy Państwo, przyjeżdżamy, żeby Państwu przede wszystkim powiedzieć, że nasz również zapewniano, że nasz głos zostanie uszanowany, że rząd spojrzy na głos obywateli, że będzie ludzi słuchał, ci ludzie zostaną wysłuchani, to zdanie ich zostanie wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. No niestety tak się nie stało. Mamy dzisiaj sytuację, że nasza gmina nie spina budżetu na blisko 10 milionów złotych. Jest to, powiem, kuriozum w dziedzinie samorządności, czy nawet jeżeli chodzi o ideę samorządów, no to nasza gmina już tak jakby samorządem nie jest. Słowo samo trzeba tutaj całkowicie usunąć, bo 10 milionów złotych brakuje nam na spełnienie tych podstawowych funkcji, jakie gmina musi spełniać, czyli utrzymanie szkół, utrzymanie kultury, utrzymanie ludowych zespołów sportowych, ochotniczych straży pożarnych. Nam, drodzy Państwo, zabrano 63% budżetu. I trzeba tutaj teraz, drodzy Państwo, zapytać, no jest tutaj Pan Prezydent Warszawy. Panie Prezydencie, gdybyśmy Wam zabrali 63% budżetu, czy utrzymalibyście się z takim budżetem?
No właśnie, nam zabrano, drodzy Państwo, 43 miliony złotych. 43 miliony złotych dziury jest w budżecie gminy Dobrzeń Wielki. I drodzy Państwo, dziś mamy sytuację, że są zagrożone szkoły, liceum, które funkcjonuje od ponad 60 lat, liceum, które powstało, wiejskie liceum, które w gminie wiejskiej powstało po wojnie. Dziś ta przyszłość tego liceum jest zagrożona. Blisko 300 osób w gminie Dobrzeń Wielki, drodzy Państwo, może stracić pracę. I to są naprawdę, to są dramaty ludzkie, o tym trzeba mówić. I trzeba się też zastanowić, bo nam też mówiono, że będzie dobrze, że te szkoły zostaną utrzymane, że Państwo z takim budżetem będziecie mogli funkcjonować. Ale drodzy Państwo, minister finansów, no dzisiaj już go niestety nie ma, wypowiedział się negatywnie co do powiększenia Opola, gdyż nie tylko gmina Dobrzeń Wielki, ale i gminy sąsiednie straciły tyle środków, że nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Jeżeli mówimy już o finansach, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o okrojenie oświaty, chodzi o okrojenie kultury, jest tutaj ze mną dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, powie, że o tym, jak wygląda jego działalność na dzień dzisiejszy. Otóż, drodzy Państwo, my jesteśmy takim żywym przykładem, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje mieszkańców. Ja nie chcę tutaj absolutnie właśnie wchodzić w klimaty wiecowe, nie, absolutnie nie o to chodzi. Ale, drodzy Państwo, to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli dzisiaj coś z tym nie zrobimy, jeżeli obywatele nie będą brani pod uwagę, ich zdanie nie będzie brane w tak ważnych sprawach pod uwagę, ich zdanie nie będzie się liczyło, no to naprawdę samorządy są zagrożone i trzeba dzisiaj mocno powiedzieć nie dla, no, dla takich działań przede wszystkim, drodzy Państwo. Ja myślę, drodzy Państwo, bo można by o tym naszym temacie mówić bardzo dużo. To jest temat rzeka. My od ponad półtora roku zmagamy się z tym problemem. Tak jak mówiłem, blisko 60 manifestacji, tysiące osób wyszło na ulicę, konsultacje społeczne pokazały ogromny sprzeciw, a decyzja została podjęta. Drodzy Państwo, z mojej strony to na ten moment tyle. Wiem, że miałem 3 minuty, przeciągnąłem na pewno, to jeszcze koledzy na pewno chcieliby się też wypowiedzieć. Ale drodzy Państwo, my tutaj będziemy obserwować, co się u Was dzieje. My cały czas walczymy. Walczymy o to, aby zdanie obywateli było brane pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji. I też liczymy, drodzy Państwo, że ta nasza współpraca tutaj będzie się cały czas rozwijała. I chciałem też bardzo podziękować tutaj panu prezydentowi Legionowa, bo to poprzez pierwszy kontakt z Legionowem po tym referendum udało nam się tutaj przyjechać, udało się zorganizować też to spotkanie, gdzie mogliśmy się też pojawić i Państwu coś o tym naszym problemie powiedzieć. Także, drodzy Państwo, jeżeli sami coś z tym nie zrobimy, to naprawdę przyszłość samorządności jest zagrożona. Ja z mojej strony, ja wiem, że się nagadałem, z mojej strony to tyle. Myślę, że tu jeszcze moi koledzy chcieliby coś powiedzieć. Dziękuję. Panie redaktorze, dzień dobry Państwu, ja postaram się bardzo, bardzo krótko. Przede wszystkim przy powiększeniu Opola nie zostały żadne badania eksperckie zrobione. Jaki będzie skutek powiększenia Opola? I stąd teraz takie kłopoty są naszej gminy. To powoduje, że ponad 300 osób straci w naszej gminie pracę. Konsultowałem tą sprawę z urbanistami. Urbaniści stwierdzili, że powiększenie Opola, kształt Opola, to jest kuriozum na skalę europejską. Nawet jeden z urbanistów stwierdził, że zaryzykuje, że to jest kuriozum na skalę światową. Co to spowodowało? Właśnie to, że mamy 2/3 obszaru do utrzymania, a straciliśmy bardzo dużo budżetu, tak jak tu mówił już Rafał. Mi ciężko jest o tym mówić, bo ja sam już w tej chwili musiałem zwolnić 14 pracowników. Wśród zespołów w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim jest 8 przyszłych olimpijczyków. Ja tym dzieciom muszę powiedzieć, koniec waszych marzeń. Ja też dziękuję za zaproszenie tutaj. Proszę Państwa, do tego obrazu trzeba się przyzwyczaić tutaj. My 17 miesięcy prosimy partię rządzącą, czyli PiS, o spotkanie. 17 miesięcy. Wyobrażacie Państwo, że przez 17 miesięcy nikt z rządzących, nikt z przedstawicieli PiS-u nam nie rozmawia.
przyzwyczajcie się do tego obrazu. My nie przyjechaliśmy tutaj jako wiec. My dzisiaj przyjechaliśmy tutaj was przestrzec. Niech tutaj Rafał powiedział wiele o konsultacjach, wiele o tym, co się zdarzyło. Ale powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy. O utracie tożsamości. Nasi mieszkańcy dzisiaj tracą tożsamość. Mają wpisane miejsce urodzenia, tak jak u nas Czarnowąsy, jak wpisuje im się Opole. To jest straszne, że dzisiaj stracicie tożsamość. Tam, gdzie się urodzili, będziecie mieć wpisane Warszawa. Dziękuję. Żeby cokolwiek jeszcze tutaj powiedzieć, można to opowiadać, nasze sprawy można opowiadać godzinami. My już nawet nie wiemy, kiedy jest prawda, a kiedy jest kłamstwo od strony rządzącej. Nie wiadomo, kiedy oni mówią prawdę, a kiedy mówią kłamstwo. Byliśmy na spotkaniu ministra Błaszczaka, który nam powiedział wprost, że biskupie naszemu Polski, że jeżeli dwa samorządy siądą do stołu i się dogadają, to on to zaakceptuje. I co się stało? Prezydent miasta Opola zerwał mediację, zerwał rozmowy i kłamie. I kłamie, wprost kłamie. Taka jest prawda. Jeżeli państwo będziecie do nas mieli pytania szczegółowe, będziemy na to odpowiadać. Bo to nie jest temat, że my to zajmiemy państwu 15-20 godziny czasu. Jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy. Pan Rafał Papa, Bandera, Klas, Wszak i Janusz Piątkowski z gminy Dobrzeń Wielki. Mamy na sali jeszcze wiceprezydenta Warszawy, Michała Olszewskiego. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w naszej dyskusji. Dobry wieczór Państwu. Tak już trzeba powiedzieć, bo pora powoli już wieczorna. Ale taka specyfika konsultacji, kiedy chce się porozmawiać z mieszkańcami, więc moje ogromne podziękowania za możliwość bycia dzisiaj w Wołominie. Ja podobnie jak Pan Prezydent Skłodorzewski nie odwiedzam Wołomina zbyt często, więc też poczytuję sobie to za dużą zaletę, że mogłem Was odwiedzić dzisiaj. Ale początek mojej wypowiedzi będzie trochę brzmiał jak wyznanie. Proszę wybaczyć. Ale trochę chcę się wytłumaczyć, dlaczego tutaj jestem z Państwem i jaka jest moja rola, bo Pana Prezydenta Smogorzyckiego Państwo doskonale znacie, Pana Posła Krawca doskonale znacie. Posłów tu słyszałem, że jest jakiś jeszcze jeden poseł z ziemi wołomińskiej, też na pewno go kojarzycie z twarzy lub też z plakatów. Nie możecie nie kojarzyć. Ja jestem wiceprezydentem miasta od 2011 roku i powód, dla którego tutaj jestem, jest jeden najważniejszy. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz na początku mojej pracy jako wiceprezydenta poprosiła mnie o jedną rzecz. O to, żeby wzmocnić współpracę w ramach Metropolii Warszawskiej. I to, co udało nam się zrobić, to, że w roku 2012 rozpoczęliśmy rozmowę z 40 gminami Metropolii Warszawskiej. W roku 2013 podpisaliśmy porozumienie, w ramach którego obiecaliśmy sobie to, co powiedział pan dr Grochowski, że będziemy szukać problemów, tych, które nas trapią w metropolii i wspólnie je rozwiązywać. W roku 2013 wspólnie zrobiliśmy projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie unijne. W tym projekcie uczestniczyło Legionowo, uczestniczyły Ząbki, żeby było jasne, uczestniczyło Piaseczno, uczestniczyło między innymi Izabelin i wiele innych gmin. I w tym projekcie myśmy odpowiadali sobie na pytanie, co trapi metropolię warszawską. Bo nie dajmy sobie wmówić, że w Wołominie nie ma metropolii warszawskiej. To jest trochę taka metoda czarowania rzeczywistości, że jak w ustawie się powie, że coś jest albo czegoś nie ma, to jest albo czegoś nie ma. Nie. Z metropolią jest tak jak z pogodą, Szanowni Państwo, więc tak samo jak nie można zaordynować ustawą, że jest wiosna czy lato, tak samo nie można zaordynować, że jest metropolia lub jej nie ma. My możemy ustawą sobie szukać rozwiązań, w jaki sposób poprawić funkcjonowanie niektórych mechanizmów. Ale pytanie, czy jeśli nam udało się poprzez szereg porozumień rozwiązywać problem po problemie w Metropolii Warszawskiej. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby zrealizować całą strategię, którą przyjęliśmy wspólnie z 400 gminami, również z Wołominem, w 2014 roku. Czy jeśli metropolia działa, to jaki jest dzisiaj sens demolowania czegoś w imię, no właśnie, czego? Moje podstawowe pytanie czy wątpliwość i problem z tą ustawą jest taki, że to nie jest ustawa o metropolii. Szanowni Państwo, przeczytajcie Państwo sobie tytuł tej ustawy. To nie jest ustawa o metropolii warszawskiej. O
Odpowiedź na to, o czym jest ta ustawa, jest w pierwszym zdaniu tej ustawy. Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Jeśli chcemy rozmawiać o metropolii warszawskiej i powiedzieliśmy to wspólnie z wieloma gminami i panu wojewodzie, którego dzisiaj nie ma, i panu posłowi Sasinowi, którego dzisiaj nie ma, na dwóch spotkaniach, na których zostaliśmy zaproszeni przez nich do siebie, powiedzieliśmy wyraźnie, jeśli rzeczywiście intencją jest rozpoczęcie rozmów na temat konsultacji metropolii, to rozumiem, że nie rozmawiamy o projekcie, który jest w Sejmie, bo ten projekt nie dotyczy metropolii, to jest projekt o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Ja jestem urzędnikiem od ponad 20 lat i w swojej pracy zawsze lubiłem nazywać rzeczy po imieniu. Jeśli uchwalamy program dotyczący ochrony przyrody, to nazywamy to program ochrony przyrody. Jak nazywamy, chcemy rozwiązać problem z mieszkaniami, to robimy program dotyczący mieszkań. Zakładam, że jak chcemy mieć ustawę o metropolii, to również tą ustawę musimy nazwać tak, żeby z niej jasno wynikało, że mówimy o metropolii. Ja nie chcę wracać do tych wszystkich argumentów, o których mówił pan prezydent Smogorzewski, czy pan poseł Grabiec, czy wiele innych osób, o konieczności dialogu, o dobrej wierze, o tym, że powinniśmy mieć partnerami my, Wołomin, a nie, że Warszawa coś wam narzuca, albo Warszawa decyduje za was. I na tym była oparta nasz dialog, też żebyście państwo wiedzieli, bo państwo możecie nie wiedzieć, część z państwa mnie zna tylko dlatego, że z częścią z państwa siedziałem przy jednym stole i umówiliśmy się co do jednej rzeczy. Warszawa nigdy niczego nie narzuca. Siadamy jako równy z równym. Warszawa z Wołominem, z Legionowem, z Piasecznem, z wieloma innymi miastami, nawet jeśli jest to niewielka Podkowa Leśna. To siadamy i rozmawiamy jak partnerzy. Bo ja zakładam, że żeby móc cokolwiek rozwiązać w metropolii, trzeba się szanować też między sobą, a nie narzucać rozwiązania, które umówmy się, gdybyśmy chcieli rzeczywiście działać siłowo, pewnie moglibyśmy to zrobić. Ale nie chcemy, bo to jest zaprzeczenie pewnej idei, co do której się zgodziliśmy, jeśli mieszkamy w tym kraju, szanujemy konstytucję, szanujemy ustawy, które to regulują. Na koniec powiem jedną rzecz, trochę nawiązując do tego, co powiedział pan dr Grochowski i pan prezydent Smogorzewski. Czy pani burmistrz Szafan też o tym wspominała. Ja jestem również mianowany jako przewodniczący takiego specjalnego zespołu, który działa w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. To jest taka komisja, która jest powołana po to, żeby rozmawiać między samorządami a rządem o kluczowych sprawach. I został powołany w 2013 roku specjalny zespół do spraw metropolii. Ja jestem również przewodniczącym tego zespołu w imieniu samorządów. Szanowni państwo, cieszę się, że dzisiaj są z nami mieszkańcy Dobrzenia Wielkiego. Dlaczego? Dlatego, że ja sprawę Dobrzenia Wielkiego opiniowałem na swoim zespole i myśmy nie zajęli stanowiska. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieliśmy wprost, że jeśli wprowadzamy rozwiązania ustrojowe, to co do nich musi być pełna zgoda wśród mieszkańców i musi być prowadzony dialog w taki sposób, żeby uzyskać konsensus. Ja mam takiego szewca, do którego lubię chodzić na placu Małachowskiego w Warszawie, który ma taki szyld, trochę w formie żartu, o czym zaraz powiem, na którym jest napisane szybko, tanio, dobrze. Tylko jest taka mała gwiazdka. Nie obiecuję wszystkiego naraz. Nie wierzcie państwo w to, że da się zrobić coś szybko, tanio i dobrze. Jeśli chcemy coś zrobić dobrze, to usiądźmy, dobrze i tanio, to usiądźmy tak, żeby zrobić to porządnie. Jeśli chcemy zrobić coś szybko i tanio, to na pewno nie będzie dobrze. Dziękuję. Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Bardzo panu dziękuję. Teraz jest czas dla wszystkich. Bardzo proszę o zgłaszanie się do wypowiedzi. Proszę bardzo. Piotr Uściński. Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, witam serdecznie na tym spotkaniu. Bardzo dziękuję za jego zorganizowanie i za taką w sumie delikatną, spokojną atmosferę. Przyznam szczerze, że byłem kilka dni temu przed świętami w Markach na spotkaniu i tam jeden z panów radnych z Platformy Obywatelskiej, gdy ja mówiłem z mikrofonem w ręku, próbował mnie zagłuszyć megafonem takim, to
ulicznym, więc myślę, że teraz ta atmosfera jest dużo lepsza i za to Państwu dziękuję. Wyjaśnię może ten stolik z tymi karteczkami Jacek Sasin i Pan Wojewoda. Myślę, że warto wyjaśnić, o co w tym chodzi. To jest przygotowany stolik, żeby można było zrobić zdjęcie, że tam za tym stolikiem nikogo nie ma. Tylko po to organizatorzy tego spotkania zorganizowali ten stolik, bo jak sądzę, jeśli panowie zostali w tym trybie zaproszeni, w jakim ja tu zostałem zaproszony, a zostałem zaproszony w piątek, został do mnie wysłany mail na mail sejmowy, dzisiaj go tak naprawdę dopiero przeczytałem, ale muszę przyznać, wcześniej w czwartek do mnie zadzwonił pan starosta i mnie osobiście na to spotkanie zaprosił i zdziwił się, że nie dostałem jeszcze zaproszenia. Być może ktoś inny zapraszał niż pan starosta na to spotkanie. Ja takiego zaproszenia wcześniej nie miałem. Jeśli panowie Jacek Sasin i pan wojewoda zostali w ten sam trybie zaproszeni, to trudno się dziwić, że ich tutaj nie ma, bo pan Jacek Sasin prosił mnie, żebym państwa przeprosił za to, że go dzisiaj nie ma, ale miał wcześniej, dużo wcześniej zaplanowany wyjazd do... Dzwoniłem do niego po telefonie pana starosty, bo jak mnie poprosił, poprosił mnie pan starosta, przyzna pewnie to, żebym Jacka Sasina zapytał, czy mógłby być, że nie może się do niego dodzwonić. Mi się udało z Jackiem skontaktować i rozmawiając z nim o tym, powiedział, że ma niestety zaplanowany wyjazd do Krakowa. Była 7. rocznica pogrzebu prezydenta Kaczyńskiego w Krakowie wczoraj i dzisiaj miał zaplanowane spotkanie w Częstochowie. Nie mógł niestety tutaj dzisiaj z państwem być. Nie rozmawiałem z panem wojewodą, ale wierzcie mi państwo, że osoby typu pan wojewoda, warto z nimi uzgodnić termin spotkania tego typu, żeby mogli w takim spotkaniu wziąć udział. A w ten sposób, jak państwo zorganizujecie, to chyba tylko po to, żeby to zdjęcie można było zrobić. Ale adrem do sprawy metropolii. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, przygotowaliśmy projekt ustawy metropolitalnej. Został on złożony w Sejmie. Być może trochę za wcześnie, być może powinien być lepiej dopieszczony. Na pewno w nim były błędy. Ja sam te błędy od razu tego samego dnia, kiedy go przeczytałem ze strony sejmowej, wyłapałem. Jednym z błędów, na które zwrócił uwagę pan prezydent Warszawy, moim zdaniem dużym błędem tej ustawy było nazwanie metropolii miastem stołecznym Warszawa. Gdyby ta ustawa normalnie toczyła się w Sejmie, z pewnością, jeśli nie byłaby taka poprawka klubowa, ja sam bym proponował, żeby zmienić nazwę metropolii warszawskiej na metropolia warszawska, bo taka nazwa powinna być. I państwo, nasi oponenci polityczni, bazując na tym naszym niestety błędzie, często się dezinformację dotyczącą tego, jakobyśmy chcieli połączyć wszystkie gminy w jedną gminę, w jedno miasto Warszawa. Wszyscy mieliby w dowodach wpisane miejsce urodzenia Warszawa, mimo że by się urodzili w szpitalu w Wołominie. To nieprawda była, ale no, taką dezinformację siano. Szczytem dezinformacji były ulotki propagowane, czy materiały w różny sposób propagowane, na przykład w Legionowie, gdzie pisano o tym, że po dowody rejestracyjne, po decyzje budowlane trzeba będzie jeździć do Warszawy, że będą wyższe podatki. Przecież metropolia, która ma być metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, ma pełnić funkcję między innymi powiatu, plus tą jedną funkcję przekazaną przez gminy transport publiczny, metropolia nie ma żadnej możliwości ustalania wysokości podatków ani narzucania podatków gminom. Ta kompetencja cały czas pozostaje w zakresie działania każdej z naszych gmin podwarszawskich. Tej dezinformacji było dużo. Ja myślę, że to też pewnie nasz błąd, że nie spodziewaliśmy się, że nasi oponenci polityczni tak bardzo zaatakują ustawę metropolitalną. Przypomnę państwu, my zgłosiliśmy tą ustawę. Ta ustawa opisuje tylko ten ustrój metropolii, tak? Nie opisuje, jak ona ma być wprowadzana. Od razu zapowiadaliśmy, że za kilka dni będzie przedstawiona ustawa wprowadzająca ustawę, w której będą opisane wszystkie szczegóły, jak będzie z finansami, jak na przykład podzielić dług powiatów, które są likwidowane. To wszystko miało być w tej ustawie za kilka dni zaprezentowane, ale jednak ta wrzawa, która pojawiła się wtedy, ten zamęt medialny, myślę, że też próba ze strony pani prezydent Warszawy przykrycia ówczesnego, bardzo drażliwego tematu
afery reprywatyzacyjnej właśnie tą sprawą spowodowała, że my jako Prawo i Sprawiedliwość podjęta została decyzja polityczna o tym, że wstrzymujemy pracę w parlamencie nad tą ustawą, wstrzymujemy publikację projektu ustawy wprowadzającej i zdecydowaliśmy się na to, że będziemy szeroko konsultowali poza parlamentem tą ustawę. Gdyby ona była natomiast procedowana w parlamencie, ja planowałem złożyć wniosek i myślę, że ten wniosek byłby oparty o tak zwane wysłuchanie publiczne. To można powiedzieć, że byłoby dosyć, jeśli Państwo, pan kolega poseł wie, o co chodzi, to wysłuchanie publiczne jest naprawdę formą szerokiej konsultacji projektu ustawy. Wtedy każdy się może wypowiedzieć w takim zakresie, w jakim chce. Ja tutaj do Państwa przyjechałem po to, żeby posłuchać i tego bym oczekiwał od Państwa, od Pani Burmistrz, od Pana Starosty, od wszystkich Państwa zaproszonych tutaj, tak naprawdę czego Wy oczekujecie ewentualnie w tej ustawie metropolitalnej. Czego Wołomin oczekuje? Czy Wołomin chciałby się znaleźć w tej metropolii, czy woli zostać poza metropolią? Bo teoretycznie możemy sobie wyobrazić sytuację, że metropolia sięga tylko do Kobyłki, że można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli Wołomin nie będzie chciał, jest na granicy przewidzianej tą metropolią, można sobie wyobrazić sytuację, że będzie po prostu poza metropolią. Tak jak można sobie wyobrazić sytuację, że Legionowo będzie poza metropolią, oczywiście. Natomiast nie w tym sensie. My, jeśli chodzi o mapę metropolii, zaplanowaliśmy oparcie tej metropolii, oparcie jej granic o granice tak zwanego ZIT, czyli granice, które zostały ustalone nie przez nas, tylko przez samorządy, które wspólnie się dogadały i stworzyły tak zwane ZIT, zintegrowane inwestycje terytorialne. Ja pamiętam, jak to było tworzone. My jako powiat wołomiński zwróciliśmy się do miasta stołecznego Warszawy z prośbą o to, żeby powiaty też mogły brać udział w ZIT-ie. Dostaliśmy w tym zakresie odmowę, tylko gminy, te, które są w ZIT-ie, biorą w tym udział. W tej chwili mamy taką sytuację, że gminy w ZIT-ie realizują wspólne inwestycje bardzo dobrze. Cieszę się i przyklaskuję tym wszystkim inwestycjom, również na terenie naszego powiatu te inwestycje pojawiają się, ale są te gminy, które są poza obszarem ZIT, które są w tych powiatach podwarszawskich, ale do ZIT-u się nie załapały i niestety to są często gminy bardzo biedne. Takie jak mieszkańcy rozumieją, co to jest ZIT wszyscy? Zintegrowane inwestycje terytorialne, taki wspólny projekt gmin, który ma służyć do pozyskiwania środków unijnych. W skrócie o tym mówię, nie chcę w szczegółach, bo nie to jest tematem. Te gminy, które są poza obszarem ZIT, są często biedniejsze. Często, tak jak Strachówka, jedna z najbiedniejszych gmin na Mazowszu. I te gminy, niestety w obecnym stanie, w jaki prawnym można powiedzieć, są zaliczone statystycznie w Unii Europejskiej do obszaru takiego bogatszego, bo Warszawa plus powiaty podwarszawskie zaliczone są w podziale statystycznym NUTS-2. To jest taki podział terytorialny, który prowadzi się statystykę bogactwa danego regionu. Są zaliczone razem z Warszawą, więc całe powiaty podwarszawskie razem z Warszawą są dosyć bogatymi na tle na przykład reszty Mazowsza. I w kolejnych okresach programowania unijnego niestety nawet te biedne gminy typu Strachówka przy takim podziale administracyjnym nie będą mogły korzystać ze środków unijnych. To jest ważny argument. Dlaczego? Dlatego, że my jedna z podstawowych różnic w naszej ustawie, którą zaprezentowaliśmy, a tej, która była wcześniej, to jest właśnie to, że my chcemy zmienić granice powiatów. Chcemy, żeby metropolia warszawska stała się jednostką, która realizuje zadania powiatu i de facto te powiaty, które funkcjonowały do tej pory, przestają istnieć. Sprawą dyskusyjną i tutaj sprawą też do konsultacji społecznych jest to, jak Państwo sobie wyobrażacie, Państwo z tych gmin, które są poza, znajdą się ewentualnie poza metropolią, czy Państwo na przykład na terenie powiatu wołomińskiego wyobrażacie sobie utworzenie powiatu Rady Miejskiego, czy jakiegoś innego, czy przyłączenia tych gmin do innych, czy na przykład tak jak
tak jak gmina Tłuszcz wyraziła opinię w swojej uchwale kilka dni temu, że chce, żeby Tłuszcz został również przyłączony do metropolii, ja powiem szczerze, jak najbardziej za tym rozwiązaniem optuję. Nie wiem, czy takie rozwiązanie będzie możliwe, ale ja za takim rozwiązaniem optuję. To oczywiście wymaga większych konsultacji. Ja nie mogę zdecydować, która gmina, to nie jest tak, że decydujemy, ale będziemy o tym rozmawiali wewnątrz. Słucham? Panie, czy mógłby zmierzać do końca? No myślę, pani redaktor, że jednak chciałbym opowiedzieć więcej o tej ustawie i myślę, że po to zostałem tutaj zaproszony, nie po to, żeby siedzieć cały czas w... Ale wszyscy mają... Droga pani, no, jeśli pani pozwoli, jednak to będę kontynuował. Chciałem przede wszystkim opowiedzieć państwu o tym, jak ta ustawa będzie wyglądała, jak ta ustawa wygląda, jak może być przyszłość metropolii warszawskiej. Jedna z najważniejszych spraw, problemów do rozwiązania na terenie metropolii warszawskiej są inwestycje nie te gminne, tylko te właśnie powiatowe i wojewódzkie, które stykają się często z Warszawą, a są realizowane na terenie gmin podwarszawskich. Myślę, że większość z nas, którzy jesteśmy kierowcami, jadąc drogą 631, która była modernizowana kilka lat temu z udziałem pana Krzysztofa obecnego tutaj, myśli i zadaje sobie pytanie, dlaczego Warszawa nie wykonała swojej inwestycji w tym samym czasie? Dlaczego musimy przez wiele lat zmagać się z tymi trudnościami? Pamiętam, jak również władze Mazowsza rozkładały ręce wówczas, że nie są w stanie dogadać się z Warszawą, żeby tą inwestycję skoordynować. Inwestycja wojewódzka nie była skoordynowana z warszawską. Podobnie jest z wieloma innymi sprawami. Inwestycjami naokoło Warszawy nie będę do tego wracał, ale co jest ważne, my chcemy, żeby metropolia przejęła zadania powiatu, ale również, żeby przejęła zarządzanie drogami wojewódzkimi i krajowymi z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad, a więc chcemy, żeby te inwestycje drogowe były realizowane w sposób skoordynowany na terenie całej metropolii. To bardzo ważna informacja dla Wołomina i dla gmin powiatu wołomińskiego, bo droga 634, która jest już projektowana przez Mazowsze od kilkunastu lat i ciągle nowe projekty, które powstają, są odkładane na półkę z różnych powodów, ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły. W każdym razie do tej pory nie doczekaliśmy się do okresu realizacji, a już kilkanaście milionów złotych Mazowsze wydało na prace planistyczne i dalej nie mamy perspektywy realizacji tej inwestycji. Myślę, że ta inwestycja będzie jedną z kluczowych inwestycji do wykonania na terenie gmin podwarszawskich przez przyszłą metropolię i to jest dla nas bardzo ważna i dobra informacja. Szanowni Państwo, druga sprawa to jest komunikacja publiczna. Pamiętamy problemy naszych gmin ze wspólnym biletem. Kilka lat temu to się działo. Wypowiadanie wspólnego biletu, przez jakiś czas brak wspólnego biletu, potem podpisaliśmy, samorządowcy z powiatu wołomińskiego podpisali umowę wspólnego biletu na 4 lata z Warszawą, ale Warszawa po chyba 9 miesiącach tą umowę czteroletnią wypowiedziała. Były takie sytuacje, na przykład w Jabłonnej, kiedy autobusy jeździły do Legionowa, ale w Jabłonnej nie otwierały się drzwi i nikt nie mógł wysiąść w Jabłonnej, musiał jechać z Warszawy do Legionowa, albo podobne problemy. To wszystko są problemy wynikające z tego, że nie mamy jakichś władz metropolitalnych, które by wspólnie zarządzały systemem komunikacji publicznej. Chcemy, by taki system powstał, by był dobry system komunikacji publicznej. Powinien być właśnie zarządzany przez władze metropolii, a nie polegać w kółko na dobrej albo złej woli samorządowców, którzy się albo dogadają, albo nie dogadają i albo mieszkańcy mają wspólny bilet, albo nie mają wspólnego biletu. Ja się zastanawiam, doceniam, że pan nam wszystko tutaj wyjaśnić. Będzie pan miał jeszcze okazję, tylko myślę, że dobrze by było, żebyśmy jeszcze posłuchali mieszkańców. Może pytania do pana posła. Ale pani redaktor, czy nie widzi pani potrzeby, żebym ja opowiedział o pomyśle na metropolii? Nie po to się tutaj zgromadziliśmy, żeby porozmawiać o metropolii. Mamy jeszcze dużo czasu, panie pośle. Mamy jeszcze dużo czasu. No to jeżeli mamy dużo czasu, to prośba, żeby pani pozwoliła mi dalej mówić. Oczywiście, ja tutaj przyjechałem głównie po to, żeby słuchać mieszkańców, ale pozwólcie państwo, że troszeczkę tej dezinformacji, która się pojawiała, wyjaśnię. Panie pośle,
Znaczy, organizatorzy spotkania rozumiem, że odmawiają mi możliwości opowiedzenia o pomyślanym metropolii, czy tak to rozumiem? Bo... Szanowni Państwo, więc ja postaram się chociaż jeszcze podsumować jakąś tą część, którą powiedziałem. Jeśli mi jeszcze dopuścicie do głosu, być może powiem. Szczegółowe informacje na temat metropolii możecie znaleźć na stronie konsultacjemetropolia.pl. Tam są opisane wszystkie pomysły, które do tej pory były na metropolię. Są opisane wszystkie pomysły, które do tej pory były na metropolię. Są opisane wcześniejsze prace, na przykład w 2007 roku były takie prace robione przez poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy jako wicestarosta wołomiński brałem w tym udział jako przedstawiciel samorządu. Ale były też inne projekty, chociażby, nie wiem, w 2000 roku projekt, czy w 2001, nie pamiętam, projekt warszawski okręg stołeczny chyba. I w tym projekcie złożonym w Sejmie do pierwszego czytania przez posłów, między innymi podpisany był tam na przykład poseł Bronisław Komorowski. Myślę, że niektórzy z Państwa oponentów naszych politycznych może o tym nawet nie wiedzą, ale tamten projekt zakładał również likwidację powiatów podwarszawskich. Tak jak i ten projekt zakłada likwidację powiatów podwarszawskich. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o powiaty, my w tej chwili mamy, i tym już tylko skończę, my w tej chwili mamy w powiatach podwarszawskich ponad 200 radnych powiatowych. Chcemy przy okazji całej tej reformy administracji metropolitalnej zlikwidować trochę tych miejsc, tych stołków samorządowych, które nie są do końca potrzebne. Zamiast ponad 200 radnych powiatowych będzie jedna rada metropolii zorganizowana z 51 radnych. I myślę, że zmniejszenie administracji przy okazji tworzenia metropolii to też jest coś, czego mieszkańcy od nas oczekują. I z tym najczęściej się spotykam, jak jestem na ulicy, że to chwalą. Czego się ludzie boją, gdy rozmawiam z nimi na ulicy? Przeważnie boją się tego, czym na przykład straszył pan prezydent mieszkańców Legionowa, że będą wyższe podatki. Otóż nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, żeby twierdzić, że będą wyższe podatki w metropolii. Ani metropolia nie może tych podatków narzucać, ani wejście w życie ustawy metropolitalnej nie zwiększa obciążenia gmin w żaden sposób, taki, który by miał ich skłonić do podniesienia podatków. Nie ma takiego zagrożenia. To są wyssane z palca argumenty. Ja oczekuję od Państwa, jeśli Państwo byliby tak mili, żebyście przedstawili swoje zdanie na temat metropolii, bo to, że Pani burmistrz mówi nic o nas bez nas, ja rozumiem, ale proszę, ja bym chciał poznać, co Pani o tym myśli. Czy Pani się ta koncepcja podoba, albo co Pani by chciała zmienić w tej koncepcji, bo my po zakończeniu konsultacji, które trwają do 23 kwietnia, zbierzemy cały materiał z konsultacji, wszystkie pisma, uchwały rad, ankiety, które są wypełniane w internecie, ankiety, które są wypełniane na ulicy. Ten cały materiał zostanie przekazany Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnemu w Łodzi, tworzonemu za poprzedniej kadencji przez Platformę i PSL Instytutowi. I ten instytut przeanalizuje te ankiety, przedstawi nam ewentualnie wnioski, rekomendacje zmian w ustawie metropolitalnej. Będziemy po takich rekomendacjach albo poprawiali ten projekt, albo składali nowy projekt, albo nie wiem, w jakiś inny sposób, może rządowy, taki projekt zostanie przedstawiony. W każdym razie te wszystkie wyniki konsultacji, proszę Państwa, żebyście zabierali głos w tych konsultacjach, bo to jest ważne, żebyście nam przedstawili, jakie macie stanowisko. Cieszę się z tej uchwały Rady Tłuszcza i będę, jeśli to będzie w mojej mocy, będę zabiegał o to, żeby tą wolę mieszkańców Tłuszcza zrealizować, żeby Tłuszcz też mógł być przyłączony do metropolii. Dziękuję Pani Redaktor, że mi pozwoliła jeszcze te dodatkowe 2 minuty. Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Strzałkowski, mieszkaniec tego powiatu, wieloletni radny powiatu wołomińskiego, a w tej chwili burmistrz warszawskiej Woli.
Wcześniej również miałem kontakt z samorządem województwa i miałem ten honor i zaszczyt kilka dróg w powiecie wołomińskim wybudować. Szanowni Państwo, padło tutaj wiele głosów dotyczących pryncypiów, które to rządzą samorządem, skąd się wziął samorząd. Ja w odróżnieniu od pana posła Uścińskiego nie pojmuję samorządu w ten sposób, że mogę widzieć powiat wołomiński w takim kształcie bądź innym, że mogę widzieć Wołomin w metropolii bądź Wołomin w metropolii bez Wołomina, bo to, drogi panie pośle, nie są kwestie kalkulacji politycznej. I to nie Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, czy którakolwiek z innych partii tworzy samorząd. Samorząd tworzą wspólnoty obywateli. I stąd się bierze, drodzy Państwo, ta wielka zmiana, która zdarzyła się w Polsce po 1989 roku, bo w samorządzie zdarzyła się najpierw. Pierwsza ustawa w roku 90 stworzyła samorząd. Tak więc ja, mimo że pracuję w samorządzie od kilkunastu lat, w życiu bym sobie nie uzurpował prawa do tego, żeby kalkulacją polityczną mówić o granicach wspólnoty samorządowej. To mieszkańcy muszą o tym decydować. To po pierwsze. Po drugie, obraża pan, panie pośle, naszą inteligencję, mówiąc o tym, że metropolia, o której pan mówi, a która metropolią nie jest, bo jak słusznie wskazano, to po prostu megapowiat, który likwiduje 8 powiatów okołowarszawskich, nie będzie wpływać na życie w gminach. Będzie, ponieważ ustawa mówi wprost, że taki megapowiat będzie mógł dosyć swobodnie zabierać kompetencje gminom lub nie wkraczać. Więc wszystkie wady tego rozwiązania, gdzie na zasadzie pewnego targu politycznego całej metropolii będzie się decydować o rzeczach, które są w kompetencjach mieszkańców danej wspólnoty, będzie niosło zagrożenie dla tej lokalnej demokracji. Ale też, panie pośle, powiedział pan, że projekt został wycofany. No nie został wycofany, drogi panie pośle, bo każdy licealista, który posługuje się internetem, jest w stanie wejść na stronę sejmową i zobaczyć, że projekt, który państwo złożyli, jest skierowany do pierwszego czytania. Nie ma więc żadnych przeszkód, żeby pan marszałek Sejmu w ciągu tak naprawdę za zgodą jegoż prezydium zaczął go procedować jeszcze na następnym posiedzeniu. Więc nie ma tak naprawdę wiążącego argumentu, który to może uspokoić mieszkańców. Wspomniał pan, panie pośle, że to nie ta ustawa tak naprawdę wskaże drogę przez ten bałagan, który powstanie w życiu mieszkańców całej aglomeracji po wejściu w życiu tej ustawy. A bałagan powstanie, ponieważ w miejsce 8 czy nawet więcej wydziałów komunikacji w powiatach okołowarszawskich musi powstać nowe rozwiązanie. W miejsce tego, do którego obywatele przez wiele lat przywykli. Ja nie twierdzę, że ono jest najlepsze, ale wszyscy żeśmy jako mieszkańcy powiatu wołomińskiego przywykli, że samochody rejestrujemy w tym, a nie innym miejscu. I nabranie nowego nawyku i wytłumaczenie mieszkańcom z szacunkiem dla ich czasu i zarabianych pieniędzy, z których to podatków jesteśmy utrzymywani jako samorządowcy, trochę potrwa. Więc cały clue przedstawionego przez państwa projektu nie tkwi w tym projekcie, tylko w nowej, niepokazanej opinii publicznej ustawie o wprowadzeniu ustawy. I to tak naprawdę jej powinny dotyczyć, drogi panie pośle, konsultacje, które to Prawo i Sprawiedliwość, i tu użyję nazwy partyjnej, skutecznie markuje. Dodatkowo w całej tej dyskusji pojawia się także z państwa strony, i proszę wybaczyć to zniecierpliwienie, bo razem w jednej ławie siedzieliśmy jako radni powiatowi, dyskutowaliśmy, nawet współtworzyliśmy koalicyjny samorząd kilka lat temu, więc trudno mi wskazać argument pewnej stronniczości wobec pana, bo serdecznie pana, panie pośle, lubię i szanuję, ale trudno uwierzyć, że osoba z takimi kwalifikacjami, były starosta powiatu wołomińskiego, nie zauważył faktu, że rozdział środków unijnych, który faktycznie w pewien sposób zależy od zamożności regionów w stosunku do innych regionów w Unii Europejskiej, został już przesądzony na tą perspektywę europejską i już nie będzie mógł ulegać zmiany. A w przyszłej perspektywie problem ten został już rozwiązany, zresztą przez państwa rząd,
kontynuujący szczęśliwie ustalenia ostatnich dni rządu pani premier Ewy Kopacz, gdzie zawnioskowano do Eurostatu o podział Mazowsza na dwa regiony statystyczne, co szczęśliwie nastąpiło, więc rozwiązywanie nieistniejących problemów aktem rangi ustawowej to naprawdę wydaje się być drobnym, przynajmniej drobnym szachrajstwem z Państwa strony. Kończąc to, chciałbym po prostu zaapelować, by w miejsce konsultacji i pewnej kampanii, nazwijmy to politycznej, która to jest w tej chwili prowadzona przez Państwa w sprawie tej ustawy, ujawnili Państwo projekt, który sam Pan wskazał, że jest najważniejszy w tej sprawie. Czyli projekt ustawy, która to tak naprawdę pokaże, jak zmieni się życie obywateli 2,5-milionowego nowego miasta, które to organizacyjnie powstanie, bo my możemy się spierać o wartościach konstytucyjnych, które będą naruszone, możemy prosić autorytety naukowe w tej sprawie, ale dla przeciętnego obywatela Zielonki, Kobyłki, Wołomina nie jest istotne to, czy pan ma rację, czy ja mam rację, tylko ile czasu straci, żeby przywyknąć do nowych rozwiązań, które się pojawią. To jest ważne dla obywateli, bo oni naprawdę nie mają, przynajmniej nie wszyscy, obowiązku wiedzieć od razu, o co ustawodawcy chodziło. Na koniec pozwolę sobie na taki historyczny wkręt, który opisze to, co może nastąpić, jeżeli ustawa w tym kształcie wejdzie w życie. Warszawa pamięta taki ustrój przed rokiem 2002, gdzie nie było miasta stołecznego Warszawa, czyli takiego miasta, które jest trochę jak miasto na prawach powiatu, ma kompetencje i miejskie, i powiatowe w jednym, tylko był oddzielnie samorząd miejski, oddzielnie były, część dzielnic była gmina centrum, otoczona samodzielnymi gminami takimi jak Białołęka, Tarkówek, Bemowo i istniało coś w rodzaju powiatu warszawskiego, powiat warszawski. I drodzy Państwo, Państwo być może tej kolosalnej zmiany w Warszawie nie obserwują jako mieszkańcy Wołomina, być może część z Państwa potrafi sobie to przypomnieć. Jak wtedy wyglądały autobusy w Warszawie? Jak wtedy wyglądały tramwaje w Warszawie? Drodzy Państwo, przeciętny wiek autobusów w Warszawie to było 30-20 lat. 20-30 lat. Tyle miały Ikarusy, które to woziły pasażerów w Warszawie. Dlaczegoż tak było? Bo rozłożenie tych kompetencji i tym samym dochodów budżetowych powodowało, że każda z tych odrębnych gmin była po prostu słaba. I powiat warszawski, nie był w stanie zrealizować kompetencji transportowych. A miasto stołeczne Warszawa w tej nowej ustawie byłoby takim nowym powiatem warszawskim, tylko jeszcze słabszym, bo jeszcze większym, który byłby w stanie na kolejny kilometr trasy autobusowej przeznaczyć jeszcze mniej. Niestety, ekonomii nie da się tutaj oszukać. I niestety też, drodzy Państwo, mamy coś takiego jak trwałość pewnych przedsięwzięć, które samorządy już zaczęły. Tak samo w Łomie, w którym się znajdujemy. Zasadą jest, że te przedsięwzięcia z reguły odbywają się w sposób kredytowany, bądź to przez obligacje, bądź to innego typu przypływy finansowe, na przykład kredyty. Możliwość zaciągnięcia takiego kredytu jest warunkowana dochodami budżetowymi liczonymi na 20 lat do przodu. Tak kolosalna zmiana organizacyjna zachwieje tymi uwarunkowaniami, tak jakby domowym budżetem zachwiał ubytek znacznej części dochodów, czy nowe rodzaje dochodów. I tak jak duże przedsięwzięcia infrastrukturalne warszawskie czy podwarszawskie są finansowane z tychże właśnie źródeł, tak ich przyszłość przy zmianie ustawowej będzie zagrożona. Ja sam jako burmistrz Woli poważnie obawiam się o przyszłość budowy metra warszawskiego. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Karol Małolepszy, który jest samorządowcem.
członkiem zarządu powiatu wójmińskiego i oczywiście jestem kolegą i Piotra, i paru jeszcze innych posłów. Chciałem zadać pytania tym panom, których dzisiaj nie ma. Dlaczego chcemy zmienić ustawę i w ogóle ją stworzyć? I co ona zmieni w rzeczywistości zwykłego obywatela, który ma dojeżdżać do pracy, do pracy? Co to zmieni? Myślę, że to, co Piotr powiedział, że zaoszczędzimy, że nie będzie już radnych, to właśnie stracimy to. Bo ci, którzy są teraz radnymi, dostrzegają, że trzeba dojechać z Poświętego do Wołomina, czy ze Strachówki do Wołomina. A jeżeli powstanie jeden wielki, gigantyczny powiat z kompetencjami gminy, to oni już nie będą myśleć, jak się z Poświętego dostać do Wołomina, patrzę tu na wójta Poświętego, czy jak ze Strachówki dostawić się do Wołomina, bo to nikogo nie będzie interesowało. Ale myślę, że chciałem zadać pytanie. Pracuję niedaleko dwóch posłów w Ząbkach, bo Piotr Uściński po jednej stronie mojej szkoły pracuje, mieszka, po drugiej stronie mieszka drugi poseł, Jacek Sasin. Mogę im bezpośrednie pytania zadać, ale mogę im zadać tu dzisiaj, tak? Czy tworząc nową ustawę warszawską, spytaliśmy się obecnych zarządzających miasto czytecznym Warszawy, czy tego chcą, a może oni chcą się oprzeć na tym, co w 2006 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego wymyślił i według tego później powstawały kolejne ustawy przybliżające nas do aglomeracji warszawskiej, które określiły te 7 obszarów, w których warto się jednoczyć. Jednym z nich jest transport publiczny i parę jeszcze innych. Możemy do tego dokumentu sięgnąć, a zaniechać tworzenia czegoś, co większość mieszkańców nie chce. I może tyle. Pan poseł, chociaż jego nieobecność uważam za dużą arogancję, bo on nie jest posłem z naszego terenu i nie wiem, czy uroczystości kościelne w Częstochowie są ważniejsze niż mieszkańcy z rejonu, którego został wybrany. Ja chciałbym wiedzieć, jeżeli pan Piotr mówi, będziemy mieli lepszy transport, to chcę wiedzieć, czy ten transport będzie mniej więcej kosztował, czy mniej. Ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli ruszą nowe pociągi na naszą trasę, bo zakładam, że tak by było, że ruszą autobusy w stronę Wołomina z ETM-ów, to zdaję sobie też sprawę, że to nie będą te autobusy, które w tej chwili jeżdżą po Warszawie, bo tych gmin będzie więcej i tego taboru trzeba by wykupić. Nikt tam nie zrobi prezentu i za darmo nam tych autobusów nie wyśle, więc zakładam, że będą musiały wzrosnąć, bez względu, że dochód zakładów wzrośnie, będą musiały wzrosnąć nakłady na to, no, które zapewne pójdą w bilety. Ale chciałbym usłyszeć tą odpowiedź, zadać pytanie, usłyszeć odpowiedź. No niestety nie ma kogo. Swojego czasu wysłyszałem wypowiedź pana wojewody, który powiedział, że to jest pomysł poselski, więc on nie będzie zabierał głosu w tej sprawie, no to tak powiedział. Nie ma z kim dyskutować. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy rozmawiać o tym, przekonać nas, zwykłych mieszkańców do tego, szanowni państwo, będziecie mieli lepiej, będziecie mieli, ale konkretnie lepiej. Dlaczego? Bo zapłacicie mniej za to. Padają pytania, czy będziemy płacili wyższe podatki, a może jak zostaniemy metropolią i Wołomin będzie tą graniczną częścią metropolii, czy zlikwidowane śmietnisko w Radiowie i zostanie przeniesione do Wołomina, czy nas nie zastąpią śmieci. Nikt nie jest w stanie nam tego powiedzieć, nikt nie jest w stanie nam tego zagwarantować. A potrzebujemy jakichś konkretnych, jasnych deklaracji, a nie ogólników. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest jakaś przyszłość, ale jeśli mówi się, że Wołomin będzie się bardziej rozwijał, czy w tej chwili już się nie rozwija, jakie to będzie miało przełożenie, bezpośredni wpływ, bo czy to, że my wejdziemy do aglomeracji, czy to będzie miało coś dla przedsiębiorców? Przecież możemy stworzyć tutaj sami strefę oraz zachęcić przedsiębiorców, żeby przyjść, ale póki nie mamy dróg, nikt tu nie przyjdzie. No właśnie, powiatowej drogi nie ma.
Powiat nie zrobił do dzisiaj. Nie ma, no, nie ma drogi powiatowej, nawet to... Ale dobrze, ale to w tej chwili mógłbym zapytać pana starosty, pana Piotra, będąc starostą, co zrobił w tym kierunku. Ja wiem, że to nie jest jego gestii, bo to wszystko gdzieś tam wyżej zostało zaplanowane. Nie chciałbym wytykać komu tu, kto za co jest winny, ale chciałbym, żeby ktoś wyszedł i powiedział mi konkretnie, będzie pan miał takie i takie korzyści, albo ktoś, kto jest przeciwny, przyjdzie i powie, nie, proszę państwa, to będzie tak i tak, i przedstawi konkretne argumenty. To, co przedstawili państwo tutaj z Dobrzynia. Obawiam się, że decyzje w sprawie aglomeracji zostały już podjęte i ta ustawa już jest podpisana nawet, a to, co się dzieje tutaj, to jest tylko mdlenie oczu. Dziękuję. Ja przepraszam, że tak, ale no jestem w pewnym sensie jeden kontra wielu oponentów, także pani redaktor, jeśli pozwoli, to ja bym chciał właśnie w ten sposób odpowiadać. No ale oczywiście jest tutaj wielu mieszkańców, natomiast w tej chwili póki co wypowiadali się głównie politycy. Jeden pan, który chyba nie jest politykiem, się przed chwilą wypowiadał. Do tej pory byli to raczej politycy i raczej oponenci w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, więc wybaczcie państwo, że w ten sposób to oceniam. Szanowni państwo, było kilka pytań. Z ostatniej wypowiedzi pana zapamiętałem na przykład, i tutaj były oklaski dotyczące śmieciowiska i zgadzam się tutaj z państwem w 100%. Nie może być tak, że Warszawa nam w Wołominie na przykład zorganizuje śmieciowisko dla całej Warszawy. I to jest niemożliwe ani w obecnym stanie prawnym, ani w tym stanie prawnym, który proponuje mu ustawą metropolitalną. Jest to niemożliwe, to jest kompetencja gminy, a przekazanie kompetencji gmin, ewentualnie innych metropolii, jest zapisane w tym projekcie ustawy, że odbywa się jednogłośnie, czyli z tak zwanym prawem weta. Z tak zwanym prawem weta. Każdy jeden przedstawiciel, który będzie w Radzie Metropolii konkretnej gminy, może zawetować przekazanie jakiejś kompetencji metropolii. Tak jest zapisane w projekcie i proszę nie mówić, że nie, bo tak jest. Gdybyśmy tutaj wyświetlili, to by pewnie można było o tym mówić, a na pewno tak jest, bo przekonuję państwa, że tak jest. Dobrze. Kolejna sprawa poruszana przez państwa. Pytanie było, co będzie to dla przeciętnego mieszkańca znaczyło i pytał też pan Krzysztof Strzałkowski o to, jakie to będą zmiany dla mieszkańców tej metropolii, jeśli chodzi o, nie wiem, decyzje budowlane i tak dalej. Zasadniczo na początku proponujemy i to mówimy na wszystkich spotkaniach, mówimy to w mediach, jeśli gdziekolwiek przedstawiamy, że zaplanowane w tej ustawie wprowadzającej jest, i to jest naturalne przy tego typu zmianach, że obecne starostwa staną się filiami metropolii, takimi delegaturami. I wszystkie sprawy, które państwo, mieszkańcy załatwiali do tej pory w starostwie powiatowym, będą załatwiali w tym samym budynku, tylko że to będzie filia metropolii. Nie będzie w tym zakresie żadnych zmian dla mieszkańców. Co więcej, to oczywiście będzie zależało od samorządu. Samorząd się sam rządzi i podejmuje decyzje co do tego, jak zorganizować swoją strukturę, ale my mówimy tak, że my, oczywiście nie wiadomo, kto będzie rządził tą metropolią, kto zostanie prezydentem metropolii, ale my zakładamy, że powinno nastąpić na obszarze metropolii podobny system zarządzania usługami powiatowymi, jak jest w tej chwili w Warszawie, czyli usługi powiatowe typu dowód rejestracyjny, decyzja budowlana powinny być dostępne w urzędach gmin. Natomiast w pierwszym etapie będą to starostwa, obecne budynki starostw. Jedyna różnica będzie taka, że wniosek dowód rejestracyjny będzie można złożyć i w Wołominie, ale również w urzędach w Warszawie, jeśli komuś jest bliżej, po drodze w Warszawie załatwić taką sprawę. Więc urząd będzie bliżej mieszkańca, nie będzie ograniczenia w tym zakresie dostępu do tych usług dla mieszkańców metropolii. Jeszcze było pytanie o ustawę wprowadzającą ustawę. Kiedy ją pokażecie? Jeszcze było, pani redaktor, pytanie o finanse metropolii. I tutaj bardzo mi się podobał przykład przekazany przez Krzysztofa Strzałkowskiego. Przykład z tymi starymi tramwajami. Jak był ustrój Warszawy zorganizowany w ten sposób, że każda dzielnica była osobną gminą, nie mogły się dogadać, żeby wymienić tabor tramwajów. I podobnie my mamy w tej chwili, że do Wołomina dojeżdżają wciąż
pociągi, które są stare, nie dojeżdża SKM-ka i tak dalej. To jest, szanowni państwo, ale to jest rzecz, którą wspólnie możemy lepiej zorganizować. Jeśli będzie ta kompetencja przekazana metropolii, będzie można lepiej to zorganizować. Jeśli chodzi o finansowanie tego, metropolia będzie korzystała z tych pieniędzy, które były w budżetach, oczywiście w proporcjonalnie podzielonych pomiędzy te gminy, gdzie odejdą do innych powiatów i te, które będą w metropolii. Pieniądze powiatów i pieniądze te, które są w budżecie miasta Warszawy jako powiatowe, będą przyszły budżetem metropolii. Co ważne, zapisaliśmy, podobnie jak było w projekcie Platformy, w tej naszej projekcie ustawy wprowadzającej, pewną premię 2% udziału w podatku PIT. To jest około 250 milionów złotych rocznie, większy budżet będzie. I co jest jeszcze bardzo ważne, jednostka samorządu typu metropolitalnego nie jest objęta Janosikowem. Oczywiście my nie mówimy, że nie zostanie objęta, bo pewnie trzeba będzie ten temat położyć na stole, ale to jest kwestia negocjacji. Mówimy o pieniądzach w tej chwili. Warszawa plus powiaty podwarszawskie płacą około 650 milionów Janosikowego. Uważamy, że tak wysokie Janosikowe, zresztą kiedyś razem walczyliśmy o to, poseł Grabiec był starostą, ja byłem starostą, razem walczyliśmy o to, żeby powiaty prowadziły mniejsze Janosikowe. Nie udało się tego wtedy załatwić, nie udaje się póki co, a miejmy nadzieję, że przy ustawie metropolitalnej ten temat rozwiążemy i te Janosikowe będzie mniejsze i naprawdę metropolia będzie miała dużo więcej pieniędzy, a te pieniądze będą zainwestowane, jestem przekonany głęboko, właśnie w gminach podwarszawskich. To oczywiście zależy od władz samorządowych metropolii, ale na pewno taki system wsparcia tych biedniejszych, jakby cały system podziału środków w metropolii będzie musiał tak wyglądać, że będą inwestycje właśnie w tych gminach podwarszawskich przed metropolią więcej wykonywane niż na terenie Warszawy. To naprawdę się nam opłaca, głównie mieszkańcom pod Warszawy, ale Warszawie też się to będzie opłacało, panie prezydencie. Mieszkańcy Warszawy też będą czekać, też będą korzystali z pieniędzy, które będą większe w metropolii i też będą korzystali na przykład z tego, że będzie wspólny system komunikacji. Mniej samochodów przyjedzie do Warszawy, więcej miejsc parkingowych, mniej smrodu w Warszawie, mniej zanieczyszczeń powietrza. Dla pana to są nieistotne szczegóły, ale myślę, że dla większości mieszkańców metropolii to są bardzo istotne szczegóły. W trakcie naszych konsultacji pojawia się wiele różnych argumentów. My tego wszystkiego słuchamy. Mieszkańcy Warszawy na przykład mówią, że nie chcą, żeby na terenie ich dzielnicy był wybierany burmistrz przez radę i czasami się okazuje, że na przykład mieszkaniec Zielonki zostaje burmistrzem Bemowa. Mieszkańcy Warszawy chcą w wyborach bezpośrednich wybierać burmistrzów i być może to, prawdopodobnie to również pojawi się w ustawie metropolitalnej, że mieszkańcy dzielnic warszawskich będą wybierali swoich burmistrzów. Dziękuję bardzo. Myślę, że na te pytania odpowiedziałem, które się pojawiły. Przepraszam, że palcem pokazuję. Proszę się przedstawić. O, chyba został pan biegnie. Około 30 lat. No to nie jest może duży staż, ale pozwolę sobie podzielić się jakimiś refleksjami. No pan poseł Uściński, chyba tak się nazywał, nie pamiętam nazwiska, poczęstował nad garścią sofizmatów. Są to nieprawdy. Nie ma moderatora, mentora ustawy. Nie ma. Dlaczego nie ma? Nie ma. Nieprawdą jest, że transport jest w Łomnie kiepski. Komunikacja obsługiwana przez ZTM obsługuje 4, chyba 5 linii. Pamiętam tej. Komunikacja podmiejska jest. Droga 634 będzie drogą lokalną, jak będą wybudowane łączniki. To, co tam jest napisane, że z tego to widzę, tam nie wiem, czy jego eminencja, radwan, brak łącznika do S8. Brak łącznika do S8 to był spowodowany decyzjami poprzednich władz. Pan mentor ustawy, jako nieudany kandydat na prezydenta Warszawy, optował za zamknięciem radiowa, a jako doradca poprzedniego burmistrza Wołomina był za tym, żeby rozszerzyć wysypisko w Wołominie. No co tu chodzi? Nie podał pan do wyrzutu, pan po prostu pływał. A poza tym mam takie pytanie, są tu posłowie, prawda? Z jakiej części wiąza się ustawa? Każdy projekt ustawy.
Panie pośle, z jakiej części składa się ustawa? Projekt ustawy, przepraszam. O, tak, to jest druga część. Bardzo, bardzo ważna. I ocena skutków. Tak jest. Są trzy części, czyli projekt tekstu ustawy, uzasadnienie, które jest bardzo ważne, bo w procesach sądowych jest wykorzystywane, i ocena skutków regulacji. Ja, jak to tam używając słownika polityką, mówiąc kolokwialnie, byłem tak zwanym twórcą, no, pewnej regulacji. Tam się zmieniało trzy artykuły w ustawie, trzy artykuły. Ocena skutków regulacji liczyła 25 stron. Zamiast dni było. Co by było, gdyby była deregulacja, czyli anulowanie ustawy, brak regulacji, częściowa regulacja i regulacja. Tego tutaj nie ma. Co to jest za ocena skutków regulacji? Nie ma żadnych. Nie ma. Nie ma skutków ani społecznych, ani finansowych. I to tyle. Dziękuję. Serdecznie jestem urodzony w Wołominie, jestem mieszkańcem Wołomina, natomiast wykształcony i pracujący akurat w Warszawie, więc może to mnie łączy z gminą i z Warszawą. I myślę, w większości tutaj z nas wszystkich, przy okazji też jestem radnym, tak się złożyło tutaj w Wołominie. Natomiast ja myślę, że my powinniśmy wrócić do pewnego meritum tej dyskusji, o której mówiła tutaj pani redaktor i o takim słowie wstępnym, który zaczął pan profesor Grochowski. Natomiast po co właściwie nam jest ustawa metropolitalna, czyli jakie mamy problemy, co nimi chcemy rozwiązać, ponieważ teraz będziemy po prostu obserwowali pewne przykrzykiwanie się, kto jest za, kto jest przeciw, przypominanie temu, czy ktoś zrobił dobrze, czy źle. Nie po to tu jesteśmy, jest nas po to tutaj tylu mieszkańców się tutaj zebrało, żebyśmy rzeczywiście dość do tego rozwiązali ten problem, czy rzeczywiście ta ustawa jest nam potrzebna, czy nie. Ja uważam, że po pierwsze mi jako człowiekowi, który się kształcił w Warszawie, musiał co dzień dojeżdżać, to jest to, co wielu tutaj wspomniał też pan poseł Grabiec. Natomiast czyli dobry dojazd, czyli wszelkie komunikacja. To jest zarówno komunikacja ta lokalna w strefie gminy, jak i ta już metropolitalna w stricte dojazdu do Warszawy. Drugie to jest kwestia infrastrukturalna, czyli poprawienie tej bezpośredniej infrastruktury. Wielu państwa i myślę, że w powiecie wołomińskim wszyscy znamy historię drogi 634, nie trzeba jej przypominać. I na pewno, jeżeli ustawa metropolitalna, czy związek metropolitalny, metropolia mogłaby to poprawić, to ja bym na pewno za. Trzecia kwestia to jest oczywiście ład przestrzenny i to gmina Wołomin, tak jak również podległe gminy, jak i sama Warszawa, dzisiaj ma olbrzymi przyrost mieszkańców. Często niekontrolowane rozrosty osiedli mieszkaniowych, często ciężko jest dojechać w niektórych strefach gminnych, chociażby spójrzmy Ząbki, jak dzisiaj wyglądają. Myślę, że ta ustawa też powinna pomagać w tym, tak? Czy jeżeli związek, czy wszystkie gminy wspólnie razem mogłyby na ten temat pracować, na pewno to byłoby lepiej rozwiązane. Myślę, że to są pewne kwestie, które powinniśmy tym uregulować i powinniśmy tutaj tak naprawdę zastanowić się, co jeszcze, albo czego nie chcemy, albo czego się obawiamy tak naprawdę, że ta ustawa nam zmieni, wprowadzi. Padło tutaj kilka kwestii, że wzrosną podatki, ktoś wspomniał o tym, że może się zdarzyć tak, że śmieci będą, świeży temat w ominie, będą wywożone raptem do Wołomina. Oczywiście, to na to trzeba będzie odpowiedzieć, uważam, że te konsultacje powinny to odpowiedzieć. Dlaczego nie ma takiego zagrożenia, jeżeli jest to, co nam wprowadza to zagrożenie. I myślę, że o tym powinniśmy dyskutować. Nie przypominajmy sobie teraz w tym momencie, kogo nie ma, kto jest, tylko naprawdę dyskutujmy o tym. I myślę, że jest wiele tutaj mądrych głów i powinno zadać problemy, co chciałoby od ustawy, co chce, żeby zostało rozwiązane, a czego się obawia. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Jerzy Bielak, jestem mieszkańcem rejonów wiejskich gminy Wołomin. Ja przysłuchuję się tutaj tej dyskusji i zanotowałem sobie kilka takich prostych pytań, panie pośle, do pana szczególnie. Może pan będzie łaskaw nam wyjaśnić, bo pan tutaj dużo mówi, a nie powiedział pan nam tego, po co nam to jest potrzebne. To całe zamieszanie z tą metropolią. Po co? Co my z tego będziemy mieli? I to jest pytanie pierwsze. Następna sprawa, po co nam tutaj jest potrzebna Warszawa? Proszę Państwa, jest sporo terenów wiejskich, do których się uprawia po prostu zwyczajnie ziemię. No więc dopłaty rolne ludzie otrzymują do tej ziemi. Czy dopłaty rolne są do trawników w Warszawie też?
bo zapewne te pola zostaną potraktowane jako trawniki. No więc to jest kolejna sprawa. Mówił pan o tym, że wysypiska nam tutaj nie powiększą. Proszę pana, a gwarancje jakie? Bym chciał usłyszeć, bo pan mówi, pewnie nam nie powiększą, możliwe nie powiększą, a ja bym chciał usłyszeć, czego z całą pewnością nam nie zrobią. Bo przestańmy sobie opowiadać takie rzeczy. Ja jestem pod dużym wrażeniem tego, co się w Polsce dzieje teraz, w ostatnim czasie, pod dużym wrażeniem tego, że kolejne rzeczy są spychane. Czy tu chodzi o kolejny buldozer, który zepchnie tą Warszawę i da miejsce do tego, żebyście mogli i tym terenem zawładnąć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam. To następnie będzie. Szanowni Państwo, Jan Cymeron, wójt gminny Poświętny. Szanowni Państwo, mam zaszczyt reprezentować tą gminę wojewódzką, Poświętne, gdzie jesteśmy wyrzuceni poza tą metropolią. Oczywiście różne tam plany są, może powiat Mińsk Mazowiecki, może ewentualnie Racymin. Myśmy już przechodzili. Byliśmy w powiecie siedleckim, w rejonie Mińsk Mazowiecki. Pamiętam doskonale tamten czas, więc nie był ten czas rozwoju. Tak chętnie i tak czekaliśmy na ten powiat wołomiński. No mamy ten powiat wołomiński, cieszymy się z niego. I pewne inwestycje powstały, coś się dzieje. I nagle nam się ten powiat likwiduje. Panie pośle, ja mam pytanie. Co z Poświętnym? Dlatego, że co ja mam powiedzieć, reprezentując 6 tysięcy mieszkańców? Co ja mam im powiedzieć? I bardzo chętnie posłów zapraszam do gminy Poświętne. Możemy ustalić dogodny termin i spotkać się z mieszkańcami. Zapraszamy na sesję. To jest mój radny gminny. Bardzo dziękuję, pomaga mi tutaj. Szanowni Państwo, no tak jest. 6 tysięcy mieszkańców nie ma nic do powiedzenia. To tak być nie może. My musimy się trzymać razem, żebyśmy mogli w tym powiecie żyć i wspólnie się rozwijać. Szanowni Państwo, ten powiat wołomiński ma swoje wady, ale nasze społeczeństwo jest właśnie związane z Wołominem, z Warszawą, z miejscowościami podwarszawskimi. W tą stronę pracujemy. I teraz co? Gdzie? Do Mińska Mazowieckiego? No naprawdę nam jest nie po drodze, z całym szacunkiem dla Mińska Mazowieckiego, ale to nie jest dla nas rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Następny. Dzień dobry Państwu, Piotr Rzechowski, wójt gminy Strachówka. No ja poniekąd zostałem wywołany, bo o Strachówce się tutaj tyle powiedziało, więc no, nie chciałbym, żeby to było zrozumiane, że ta ustawa jest dla Strachówki robiona, więc Szanowni Państwo, muszę coś powiedzieć. Chciałbym powiedzieć o tym tak, no, bardzo jest mi miło, że pan poseł, zresztą no, kolegujemy się, znam przecież był z naszym starostą, pamięta o Strachówce i wspomina, i jak to mówił, że no biedna. No nie jesteśmy za bogaci, ale wiecie, no jak ktoś jest pracowity i ma głowę na karku, to sobie w każdych warunkach poradzi. A my sobie tak trochę po reklamy radzimy, bo w 2014 roku w rankingu Czespospolitej znaleźliśmy się na setce w Polsce, najlepszych gmin, które pozyskiwały środki unijne, więc jakoś z tej biedy wychodzimy. A ta bieda, skąd się wzięła? No też zapóźnienia. Kiedyś byliśmy w ogonie województwa siedleckiego. Całe szczęście po reformach znaleźliśmy się w powiecie wołomińskim i sukcesywnie jakoś przemy do przodu, tak? I słuchajcie Państwo, no naprawdę, ja myślę, że wszyscy chcą tej metropolii. I Wołomińsce, Tłuszczce, i ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy się znaleźli w tej metropolii. Ale po co psuć powiat? Naprawdę, panie pośle, wycofajcie się z pomysłu likwidacji powiatów. Bo te powiaty, no to są tak naprawdę nasze duże rodziny. Jeździmy wspólnie omawiamy pewne rzeczy, wspólnie radzimy się i wspólnie rozwiązujemy problemy. My jako Strachówka nigdy byśmy nie nadgonili Ząbek, Marek, Wołomina z naszym budżetem. A dzięki temu, że jesteśmy w silnym, bogatym powiecie, mamy szansę. Przecież Warszawa przyjdzie do nas. Już tylko patrzeć, kiedy ten smog zacznie was tak dusić, że będziecie w
kierunku wschodu, tak? Do Strachówki, do Jadowa, do Poświętnego, szukać działeczki, żeby tam odpocząć. No ale dzięki temu, że jest silny powiat, to ja wiem, że może dla niektórych nie jest to sprawiedliwe, że przypuśćmy bogate ząbki dają dużo do tego powiatu, otrzymują mniej, a no nasza Strachówka no tyle nie może dać, a powiedzmy ma jakąś tam większą inwestycję, no ale chyba miło jest jechać na tą wieś mazowiecką, dobrą powiatową drogą, na lody do Jadowa, do lasu do Strachówki, na jagody, tak, wypocząć, że zdrowie jest w sumie najważniejsze, szanowni państwo. Dlatego bardzo was proszę, no brońmy tego powiatu i panie pośle, gdybyście, ja myślę, że to jest kluczowy argument, wycofać się tylko z likwidacji powiatów i w oczach wszystkich, myślę, że mieszkańców, ten pomysł zyska naprawdę aprobatę. I wierzcie mi państwo, że no, my sobie poradzimy, znaczy nie wiem, gdzie trafimy, tak jak Cymer nas stwierdzi, no nie wiem, czy ja będę teraz za Bugiem będę miał powiat, Wyszkowie, czy może do Węgrowa, może do Mińska. No i ludzie mnie pytają, tak, panie wójcie, co dalej, no gdzie my teraz pójdziemy? No, ja mówię, że nigdzie nie pójdziemy, bo Wołomin jest i będziemy bronić tego Wołomina, więc dlatego tutaj jestem i stanowczo mówię, że nie, tak. I to jak kolega wspomniał, że no argumenty, to jest właśnie mój argument, ja nie chcę likwidacji powiatu. Chcę, żeby wszyscy weszli do tej metropolii, żeby była dobra komunikacja, przecież to dla mojej gminy też będzie super, tak? Jakby powiedzmy tłuszcz już był w tej metropolii, to ja do tłuszcza mam bliziutko, to już ten rozwój idzie, tak? I jeszcze tylko dodam to, no, nasz polski rząd walczy teraz w Brukseli, żeby nie było Europy dwóch prędkości. Dlatego ja też nie chcę Mazowsza dwóch prędkości. Dziękuję. Zajmuje się rozwojem lokalnym, partnerstwami lokalnymi, partycypacją. Na wstępie przeczytam jedno zdanie, jedną opinię. Zadam pytanie, potem poproszę na samym końcu, żebyście państwo starali się odpowiedzieć na to. To jest cytat. Oznacza to konieczność tworzenia jednostki samorządu terytorialnego, które zastąpią powiaty wchodzące w skład obszaru metropolitarnego, a których organy będą obdarzone mandatem demokratycznym. Jednostki te muszą wykonywać zadanie o charakterze regionalnym w dziedzinie planowania strategicznego, przestrzennego, środowiskowego i transportowego oraz sieciowe zadania powiatowe. To jest, nie powiem na razie, czy to jest cytat, natomiast my dyskutujemy tu o czymś, co już funkcjonuje. Zarówno pan doktor może potwierdzić, mamy strategię rozwoju regionalnego, gdzie są obszary funkcjonalne, mamy koncepcję zatrzymania przestrzennego kraju, gdzie są obszary funkcjonalne, mamy strategię rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy, przygotowaną przez Urząd Marszałkowski, która sięga do Wyszkowa, mamy ZIT, który gdzie kończy na Wołominie i do Tłuszcza nie trafia, czyli takie rzeczy się dzieją. W moim przekonaniu intencją tego spotkania powinno powstać jakieś porozumienie naszych lokalnych samorządów, żeby wspólnie wystąpiły wobec tych rzeczy, które się dzieją, żebyśmy my mówili jednym zdaniem, że nie było jedno zdanie Wołomina, Ząbek, a inne zdanie z Poświętnego czy z Tłuszcza. Stanowimy jedność. Ze względu na to, w jakim kierunku pójdzie, czy te powiaty będą, czy nie będą, na pewno obszar metropolitalny powstanie. Żeby to potwierdzić, że coś się już konkretnego dzieje, to chciałbym, żeby na przykład wszystkie nasze samorządy wystąpiły z jedną opinią do zaproszenia do tego, co pan marszałek już zaprasza. Pan marszałek już obecnie zaprasza, żeby wyrażać opinię na temat planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego miasta stołecznego Warszawy. To się dzieje. My nie mamy tutaj co dyskutować, jak ma być, tylko są już fakty dokonane, które powinniśmy zaakceptować, bo takie konsultacje już są. I obszar, to co panowie mówicie, że jest planowanie przestrzenne być wspólne. Pan marszałek już ogłosił konsultacje. I to nie ma co czekać i zastanawiać. Te konsultacje do 30 maja chyba. I warto by było, żeby wszystkie samorządy z naszego powiatu wystąpiły wspólnie. Proszę? Co ogólne?
warunkach rozwoju jako wytyczny do szkoły planowania Warszawy. W ubiegłym roku samorząd województwa mazowieckiego przystąpił do przygotowania planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. I w tym jest zagospodarowanie. I to nakazuje mu ustawa o planowaniu przestrzennym. I to marszałek realizuje. My nie powinniśmy zastanawiać się, czekać jakieś tam rzeczy, które już były, tylko te, które są, powinniśmy wspólnie w imieniu tej populacji 200 tysięcy mieszkańców mieć wspólne zdanie. Powiedzieć tak, my chcemy, żeby powiat wołomiński był przestrzennie zgrany, tak? Na temat konsultacji, panowie mówicie też o konsultacjach. Jestem z Zielonki, bardzo ostro protestowaliśmy, żeby nie było wysypiska śmieci w Michałowie. Kilka tysięcy wniosków do planu planu gospodarki odpadami, które przyjmował sejmik mazowiecki. Protesty na ulicach, blokady, demonstracje pod siedzibą pani prezydent, pod siedzibą innymi. I co? Pomimo tych wniosków naszych, głosów mieszkańców, pomiędzy ustaw, uchwał JST, Stanisławowa, Zielonki, Mińska, zostało przyjęte i to wysypisko zostało nam wpisane. Także mówienie o konsultacjach to jest takie wygodne. W zależności od tego, kto ma jaki problem, to się podtrzymuje, że on zrobił konsultacje. Były konsultacje, co z tego, że nas nie posłuchano. Teraz apel do pana starosty, żeby jednak zintegrować te nasze samorządy i wspólnie występować, żebyśmy mieli wspólne stanowisko. Czy do tej ustawy, którą PiS proponuje, czy do jakiejkolwiek innej ustawy, która integruje i wpływa na nasze tutaj codzienne życie, żebyśmy mieli wspólnie wypracowane stanowisko. To nie jest proste. To jest trudne, ale w tym kierunku powinniśmy iść. To, co wyczytałem. Zapraszam już panią powoli. Ten apel. Pani to jest apel. Ja stoję, czekam pani. Apel, który podpisała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. O planowanie, o rozwiązanie podziału. Także to się dzieje. Dobrze, proszę. Witam Państwa. Nazywam się Ewa Zawadzka, jestem mieszkanką Wołomina. Chciałam powiedzieć, że tutaj rzeczywiście wiele głosów były zarzuty, że zabierają głos politycy. Ja nie jestem politykiem. Pracuję akurat w samorządzie, więc też jakieś tam doświadczenie mam, na pewno nie takie jak Państwo samorządowcy. Tu rzeczywiście pan poseł Uściński mówił o tej ustawie wprowadzającej, o projekcie, której nie ma, która miała być kilka dni po przedstawiona. I tu rzeczywiście w tej dyskusji nam tego bardzo brakuje. Bo nie mamy wiedzy rzeczywiście, na jakich zasadach miałyby funkcjonować nasze gminy, które mają zachować pełną suwerenność. Rzekomo nie ma być ingerencji, a w ustawie o ustroju miasta stołecznego Warszawy mówi się, znaczy jest zapisane, że w projekcie uchwały rad gmin mają być opiniowane przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Proszę Państwa, wiem, jak teraz są podejmowane uchwały w naszej gminie. Ile czasu potrzeba poświęcić na przygotowanie i później oczywiście prace w komisjach i tak dalej, zanim zostaną uchwalone. Teraz wyobraźmy sobie, że każdą jedną uchwałę ma opiniować Rada Miasta Stołecznego Warszawy, składająca się z planowanych tych 51 radnych, bo mówimy tutaj o naszym powiecie, bo to najbliżej nas, ale nie zapominajmy, że radni będą z drugiej strony Warszawy takimi lanówek i grodzisk po jednym przedstawicielu. I teraz wyobraźmy sobie dyskusję, głosowanie, opiniowanie nad takimi uchwałami.
co radnego jednego z Milanówka czy Grodziska, już tak daję przykład, może on wiedzieć, znać nasze sprawy, o naszych sprawach i wiedzieć, czy to jest ważne dla nas, czy nie. Jak wydłuży ten proces podejmowania tych decyzji? O tym trzeba mówić. Pan poseł Uściński też powiedział o drodze 634, o drodze wojewódzkiej. I tu jest ta sama sprawa. Czy rzeczywiście, może jak tu jeden z mieszkańców powiedział, my chcemy wiedzieć na 100%, czy tak będzie uchwalone, czy nie. I teraz jaką możemy teraz podjąć, tutaj kto nam może zagwarantować, że 51 radnych z miasta stołecznego Warszawy akurat zagłosują za tym, że drogę wojewódzką w naszym kierunku będzie budowana, a nie wcześniej, powiedzmy, w drugim kierunku, czy regionowo, czy Podkowa Leśna. No bo każdy będzie ze swoim. Także ja uważam, że w tym momencie, na takim etapie wiedzy, jaką my posiadamy na podstawie tylko tego projektu, konsultacje są w zasadzie bezzasadne. Dopóki nie będziemy mieć projektu tej ustawy wprowadzającej, do której można się odnieść, jak to będzie funkcjonowało, jak będzie z budżetem rzeczywiście, jakie partycypacje gminy będą musiały wkładać do budżetu miasta stołecznego Warszawy, uważam, że naprawdę nie tutaj ten czas nasz dzisiejszy, uważam, poświęcony jest tylko na takich ogólnych przesłankach, a nie konkretach. Ja tyle chciałam powiedzieć od siebie i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktor. Zbigniew Pajewski, radny Rady Miasta Wołomin, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, na samym początku, bo trudno jest mówić, jeżeli tyle mówców już, prawda, powiedziało, z którymi się w większości zgadzam. I też jestem za tym, że konsultacje będą trwały, to jest dopiero początek. Ale nawiązując do słów pana starosty, chociaż pani starosty to nie są, jak pani starosto, nie są to jakieś osobiste uwagi, bo bardzo pana lubię, prawda, mówiąc szczerze, osobiście, ale mówienie na przykład o małej ojczyźnie jako Wołomin. W czasie powrotu powiatów to właśnie Wołomin się skończył. Ta mała ojczyzna się skończyła. Tutaj, proszę pana, straciło miejsca pracy ponad 10 tysięcy ludzi. Dzisiaj, tak jak tu przedmówcy powiedzieli, my i tak już jesteśmy metropolią, ale za chwilę będziemy. Za 5 lat, a za 10 to sama Warszawa nas i tak wchłonie i tak. Dyskusja jest tylko nad tym, w jaki sposób ma być to najlepsze dla miasta, dla naszego miasta. Proszę państwa, pan burmistrz Czałkowski był, prawda, ciągle powraca droga 634, a kto przez wiele lat był odpowiedzialny za inwestycje w Urzędzie Marszałkowskim? Ile lat walczymy o tą drogę? Wołomin został wyłączony z połączenia z drogą krajową. I dlatego tutaj nikt nie przychodzi. Proszę państwa, co buduje się w Łominie? Państwo w Łominie, czy wiedzą, co się buduje? Banków jest sporo, domy pogrzebowe i sale weselne. A gdzie to nasza, ta mała ojczyzna, która dawała tyle miejsc pracy? Trudno, staliśmy się sypialnią i koniec, z tym się trzeba pogodzić. Tu któryś z panów wspomniał o składowisku śmieci, to są na przekłamania, to nie jest tak. Naprawdę proponuję się z tym zaznajomić. W tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o śmieci wołomińskie, to jest bardzo ważny problem, zresztą w całej Polsce, w każdym mieście. Jest bardzo ciężka. I to dzięki temu właśnie, że nie ma koordynacji jakby z Warszawą, z Urzędem Marszałkowskim. Proszę państwa, nasz zakład MZO, który zatrudnia blisko 90 osób, jedzie po bandzie, mówiąc szczerze, przynosi już straty, tak? I co będzie dalej? Sprawy śmieci są bardzo poważne i tutaj to nie jest prawda, że my chcemy w Wołominie składować z całego województwa śmieci, zapychać, nie. A co z naszymi śmiećmi? Gdzie ich wywozić? Wszyscy mówią, że jest problem. Nikt nie chce w Michałowie, nikt nie chce, prawda, w innych miastach. Nie chce, no. I to jest bardzo, proszę na to odpowiedzieć, jeżeli nie, będziemy wozili śmieci dalej,
to w przyszłym roku trzeba podnieść będzie opłaty za wywóz śmieci. No jak nieprawda, jak będziemy wchodzili do Mławy czy gdzieś, to nieprawda, prawda? Proszę Państwa, także kończąc, nie chcę przedłużać, wspominam jeszcze o tym, że dzięki być może metropolii jakaś ta wizja Wołomina będzie trochę inna. Zresztą nie wiem, czy to projekt pana burmistrza Mikulskiego, czy tylko wspomniał o tym na jednym z naszych spotkań, jak rozkorkować Wołomin. Przepiękna wizja pobudowania węzeł Kobyłka przez pola Osowskie do Krymskiej i do ronda w Majdanie. Kto to zrobi? Co? Dzisiaj, no to powiat to zrobi, no ale to Warszawa zrobi. My wiemy, jak wygląda droga 64. Kto zrobi? Dzisiaj mamy problem z węzłem do drogi S8, wiadukty się kończą, drogi budowę, a węzełka nie ma, prawda? I jak się dostaniemy, tak? No. Druga sprawa, za chwilę będzie otwarty będzie tunel na Słonecznej, ulicy Geodetów, planowane rondo ruchu Łukasiewicza i Geodetów. Państwo sobie wyobrażają, co tam się będzie wyrabiało? Droga wojewódzka. No. To takie są problemy, jeśli chodzi o współpracę. Jeszcze raz podkreślam, chcemy rozmawiać, chcemy dyskusji, chcemy, żeby z tego wyszło jak najlepiej dla miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, musimy już kończyć nasze spotkanie. Mam jeszcze do 3 panów zapisanych do głosu. Już więcej głosów nie przyjmuję, proszę bardzo. No już byłby Pan teraz 4. Podchodzicie, ja prosiłam, żeby podchodzić. Radny miasta Ząbki. Ja myślę, że przede wszystkim musimy zdefiniować kwestię powiatu wołomińskiego, bo nam się to jawi jako jednolita całość, tymczasem interesy gmin wiejskich wschodnich i miast zachodu są całkiem przeciwstawne. Tutaj mamy rozwój obszarów wiejskich, była mowa o rozwoju Strakówki, Jadowa, Poświętnego, tymczasem gminy takie jak Ząbki czy Marki są w sposób wręcz trwały związane z Warszawą. Problemy komunikacyjne, transportowe nie zostaną rozwiązane bez miasta stołecznego Warszawy. Powiat wołomiński nie jest w stanie wybudować ulicy Łodygowej, Bystrej czy powiązań komunikacyjnych z Warszawą. To nie jest jego funkcja po prostu. Dlatego jest potrzebny nam Związek Metropolitalny, czy Metropolia, jak to zwane. Oczywiście dzisiaj mamy taką rzecz kuriozalną, że pieniądze z Ząbek czy z Marek wędrują do Jadowa, Poświętnego, Klębowa. Co zauważam ja, zauważa pan radny Werelich nawet z odrębnej formacji politycznej. A takie są fakty po prostu. Kwestia taka, aby powstał organizm czy funkcja administracyjna, która będzie jednak koordynowała te kwestie metropolitalne. Jak to się będzie nazywało, czy powiat, czy związek, to jest kwestia odrębna. I jeszcze kwestia taka, a może tyle, dziękuję bardzo. Kokoszka Darek, gminy Jadów. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu staroście, pani burmistrz za zorganizowanie tego spotkania, że możemy zabrać głos. Możemy zacząć dyskusję na temat metropolii. Było organizowane już spotkanie przez pana wojewodę odnośnie metropolii. No niestety gminy wiejskie nie zostały zaproszone. My mamy naprawdę wiele problemów, wiele obaw co do tej ustawy, bo to nie jest tylko ważne dla Marek, dla Wołomina i Zielonki, ale jest bardzo ważne dla tych gmin wiejskich, jak Jadów, Strakówka, Poświętne, bo my stoimy w rozkroku i nie wiemy. Wójt ze Strakówki powiedział, co nas czeka, gdzie my mamy być, czy będziemy w powiecie węgrowskim, wyszkowskim, miejskim, czy może w radzymińskim. No w radzymińskim został Radzymitek wyłączony, pewnie była taka idea, że powstał powiat radzymiński, ale Radzyminek nie chce. Za biedni jesteśmy. No jest problem, bo jeżeli wyjmiemy te miasta bogate z powiatów, to bardzo ogołocimy te powiaty koło warszawskie. I teraz pytanie. Proszę się naprawdę, panie pośle, zastanowić, jak zrekompensować tą stratę dla powiatów, utraty tych dochodów z gmin, tych najbogatszych. Bo my sobie po prostu nie damy rady. I obawiam się to, co obawia się wójt ze Strachówki, że będziemy mieli Mazowsze dwóch prędkości. Że będziemy dojeżdżali do metropolii na jeepach, bo teraz tak jest już nie na wołach i
koniach, ale czipami, tak? I dopiero będziemy mogli przesiąść w transport miejski, który będzie świetnie funkcjonował w metropolii, ale co dalej? Co za metropolią? Fajnie, że tu chce do metropolii, my też chcemy do metropolii. Może cały powiat włączyć do metropolii, wtedy nie dzielić. To jest też jakieś rozwiązanie. I naprawdę chcemy rozmawiać. Jak pan poseł widzi, jesteśmy grzeczni, bardzo kulturalni. Zapraszamy i pana Jacka, czy to do gminy Janów, czy prosimy o zorganizowanie spotkania w takiej formule, jak panom odpowiada, bo chcemy rozmawiać. Chcemy, żeby nasz głos był słyszany. Chcemy konkretnych odpowiedzi, co z gminami bliskimi, do których my powiatów mamy należeć, czy po prostu was to nie interesuje. Gmina 7600 mieszkańców, wiejska, zatem. Najważniejszy jest Wołomin i Ząbki, bo ma kasę. My jej nie mamy. My zawsze jesteśmy na końcu tego powiatu. Musimy liczyć na łaskę pana starosty, na łaskę Rady Powiatu. No z tym starostą, z tym powiatem jakaś współpraca się układa bardzo dobrze. Dokładamy te nasze drobne udziały, budujemy drogi, remontujemy. Jesteśmy zadowoleni. Ale to będziecie płacili do Warszawy, to będzie to samo. Mówimy o Janosikowi. To co, Janosikowa, a my skończymy te pieniądze na rozwój naszych jednej gminy. Pieniędzy unijnych nam nie wystarczy, to co pan poseł powiedział, jesteśmy w NUTS 2, czyli jesteśmy w terenach najbogatszych. Nie będziemy mieli szans na pozyskiwanie tych środków. Nie jesteśmy w ZIT-cie, nie jesteśmy w RIT-cie, niestety nie jesteśmy nigdzie. Mamy naprawdę ograniczone środki do pozyskania. Mamy coraz mniej środków własnych na dokładanie i nasz rozwój jest bardzo, bardzo ograniczony i wyłączenie nas z powiatu połomińskiego, przydzielenie jakiegoś biedniejszego jeszcze powiatu, ogołoconego też od miasta bogate, no to będzie tragedia. Naprawdę będzie koniec rozwoju gmin wiejskich i widzę to w bardzo czarnych kolorach. Mam nadzieję, że pan poseł, który nas reprezentuje, dopilnuje tego, żeby krzywda gminie Jadów się nie stała. Dziękuję. Szanowna pani redaktor, panowie posłowie, wójtowie, burmistrzowie, starosto, panie starosto. Nazywam się Jerzy Mikulski, samorządowiec Wołomina właściwie od zawsze. Od przewodniczącego Rady Dzielnicy o funkcję burmistrza miasta. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować za zorganizowanie tej debaty, tej możliwości dyskusji, bo ona zaczyna przybierać taki właściwy, w mojej ocenie, wymiar. Ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka spraw. Rzeczywiście przy tworze dyskusji, tworze argumentów mówimy o wszystkim. Pan poseł Uściński, który wyrósł z tej ziemi, ma mandat nasz tutaj, póki był starostą, to reprezentował mieszkańców. A teraz zaczyna reprezentować interesy jednej najsłuszniejszej partii, która wie najlepiej, co w tym kraju jest odpowiedzialna. Całą sympatią do pana Piotra ciągle się przekamarzaliśmy, ciągle się na ten temat dyskutowało. Ale jak się zabiera głos, to ja bym proponował zapoznać się nawet chociaż z tym, co się proponuje. Tak? I dokładnie przeczytać. Panie pośle, to co państwo generalnie samorządowcy i to z Januszka Podwarszawskiego są za rozwojem obszaru metropolitalnego. Obszaru metropolitalnego w tym słowie i w tym znaczeniu dosłownie. W realizowaniu określonych zadań wspólnych dla wszystkich samorządów. To, co jest potrzebne. Komunikacja. To, o czym tutaj pan prezydent wspominał. To dzięki temu porozumieniu powstała inicjatywa wspólnego biletu, która wcale łatwo nie rodziła. Wszyscy państwo wiecie, ile z budżetu, a to milion, a to dwa, szarpano nas tutaj w różne sprawy. Ale to była ścieżka, która doszła do dobrego rozwiązania. Natomiast wracając do meritum sprawy i do samej dyskusji. Proszę państwa, proszę mi powiedzieć, jak ustawodawca gwarantuje rozwojowi Wołomina posiadanie jednego reprezentanta w Radzie Warszawy? Jak te 634 przebije się w planie inwestycyjnym Warszawy, jeżeli będzie miało jednego radnego w 50-osobowej Radzie Warszawy? Kto będzie wtedy chciał słuchać o Kobyłce, o ulicy takiej czy innej, gdziekolwiek indziej? Nie będzie tego słuchać. Mówi pan, że nie ma wpływu na plany zagospodarowania przestrzennego. Czyż to państwo proponujecie w artykule 14 waszego projektu,
konsultacje na szczeblu Rady Województwa, Rady Warszawy, decyzji, które będą podejmowane przez lokalne samorządy. To co to jest? To jest kaganiec, to jest ograniczanie planowania przestrzennego dla poszczególnych gmin. Dzisiejszy stosunek i dzisiejsze prawo o zagospodarowaniu przestrzennym daje gwarancję rozwojowi naszych małych ojczyzn, jak to tutaj padło. To w planie rozwoju miasta Wołomina jest pozostawiony teren pod drogę S10, od której od pana przez 4 lata słyszałem, że nie martw się, łącznik do Wołomińskiej do S10 będzie. Pytam się dzisiaj, gdzie ten łącznik będzie. Nie ma go, nie będzie. I to jest pańska wina. To trzeba dzisiaj jasno powiedzieć. W związku z czym, takich rozwiązań nie chcemy słuchać. Tak jak powiedziałem, podsumowując, bo myślę, że już ponad 2,5 godziny gadunstwa, to już będzie naprawdę gadunstwem i chyba trzeba w jakiś sposób powoli kończyć tę dyskusję, aczkolwiek nie przemywać dyskusji nad rozwojem obszaru metropolitalnego, bo zapewne do tego tematu musimy wracać. To jest zbyt ważny temat, bo ten temat pozwala na rozwiązanie wielu spraw. Ja nie będę zadawał pytań o to, co ze szpitalem powiatowym, który ma zadłużenie, kto te długi będzie płacił. Kto ze służbami równoległymi typu Straż Pożarna, typu Sanepid. Państwo tego nie przewidzieliście. Dzisiaj oczekujecie od nas oceny sytuacji bez ustawy wprowadzającej, bez uszczegółowienia z wszystkich spraw. I to jest największy problem i największy mankament tej ustawy. A w moim odczuciu, jeszcze pozwalam sobie na taki komentarz, panie pośle i szanowni państwo, twórcy tej ustawy, najgorszym jest to, że dzielicie nas wszystkich na my i na wy. Pan poseł tutaj, naliczyłem, 11 razy powiedział, my to zrobimy, my to wprowadzimy. Panie pośle, my, samorządowcy, służymy miastu i jego mieszkańcom. I dla nas nie ma my, wy, dla nas jest miasto i jego mieszkańcy. Ta nasza dzisiejsza dyskusja dobiega końca, ale to nie znaczy, że ona się w ogóle kończy, bo ta dyskusja cały czas będzie trwała. Chciałam jeszcze poprosić, pan poseł Uściński już chyba dzisiaj się nie damy rady, ponieważ już musimy kończyć to spotkanie. Organizatorzy już uznali, że należy kończyć to spotkanie, także... Panie pośle, my tutaj wszystko nagrywaliśmy i to wszystko, co tutaj nagrywaliśmy, trafi do pana posła Jacka Sasina na biurko. Ja mam nadzieję, że on się nad tymi naszymi głosami wszystkimi pochyli. Panie starosto, jako organizator, proszę powiedzieć, czy my możemy jeszcze przedłużać? Panie burmistrz, czy ta rozmowa przeniesie się już do kuluarów? Szanowni państwo, to już jakby będzie polemika, ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj prowadzili polemikę. To, co pani redaktor powiedziała, te dzisiejsze pytania, dyskusja, która tutaj była, na pewno pan poseł Sasin otrzyma na piśmie i będzie mógł się ustosunkować i udzielić nam informacji. Natomiast podsumowując dzisiejsze spotkanie, ja bardzo dziękuję kolegom i koleżankom, samorządowcom, szczególnie tutaj przedstawicielom, tyle kilometrów jechali z Dobrzenia Wielkiego, gdzie przedstawiliście sytuację, z jaką się spotykacie. My się też tego obawiamy. Ja apeluję. Ja mówię o małej ojczyźnie. Przekażemy, pan odpowie, bo naprawdę już dzisiaj szkoda czasu. Natomiast ja chciałem podsumować i ustosunkować się do wypowiedzi i chciałbym naprawdę ostrzec mieszkańców powiatu wołomińskiego. Likwidacja powiatu wołomińskiego i miasta Wołomin, wejście do metropolii, to nie będzie takie urocze i wspaniałe, bo miasto Wołomin będzie miastem zaściankowym na peryferiach Warszawy. A dlaczego to mówię? Ponieważ moja gmina Klębów
była w Ostrołęcku i pamiętam jak dzisiaj. Nic nie można było załatwić ani złotówki do gminy Klemów. Kiedy? Wtedy, kiedy ogłosiliśmy referendum, to wojewoda do mnie mówi, słuchaj, już nie dokuczaj mi, bo ja nie chcę być grabarzem województwa ostrołęckiego. Co chcesz, żeby robić w gminie? Mówię, drogi. To samo i tutaj będzie. Nie wierzcie, że spłyną ogromne pieniądze do miast. Nie. Jeśli będzie, to będzie to wszystko uszczuplane finansowo. I pamiętajcie, naprawdę mamy piękną, małą ojczyznę powiatu wołomińskiego ze stolicą Wołomin, z którą my się wszyscy utożsamiamy i po prostu nie pozwolimy, żeby nas dzielić. A chciałbym panu posłowi Uścińskiemu, panu Jankowi Grabcowi podziękować, że dzisiaj jako posłowie jesteście tutaj z nami. Ja nie jestem politykiem, chciałem jeszcze zaznaczyć, tylko samorządowcem. I panie Piotrze, bo nie od dzisiaj się znam, jak ty będziesz się czuł, jak będziesz, przyłożysz rękę do tego, żeby zlikwidować powiat wołomiński takim grabarzem? Uważam, że trzeba się nad tym naprawdę zastanowić. Pan nie opowiada, ale o ludzi powiecie, bo proszę Państwa, więc ja mam wiele serdecznie dziękuję moim przedmówcom. Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy wszystkim za przybycie. Rzeczywiście było nas sporo. Ciekawe i ważne głosy w dyskusji. Te pytania, które całe spotkanie jest nagrywane, więc będzie można przekazać tym, którzy będą chcieli odpowiedzieć na te pytania. I chciałabym, żeby na wszystkie te pytania, które były dzisiaj zadane przez mieszkańców szczególnie, odpowiedzi jednak były. Bo widzimy, co jest na ulotce konsultacji, jakie są pytania zadawane na poziomie takiej, byle jakości, ale po prostu na takim poziomie dowolności tendencyjne. Więc my nie chcemy takich pytań, my nie chcemy takich konsultacji. A wiemy, że pan poseł jeździ też w punktach konsultacyjnych, to rozmawiajmy poważnie, tak jak dziś tutaj konkretne chcemy odpowiedzi na konkretne nasze pytania. Bo to jest naprawdę istotne i ważne. Na pewno będziemy wyciągać wnioski z waszej sytuacji pod Opolem, bo nie chcemy być lekceważeni. Chcemy, żeby nas traktowano poważnie, a to jest dla nas też bardzo, bardzo ważne. I chciałabym tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo oczywiście będzie to później dalej powielane. Ja, jak mnie ktoś zaprasza, to przyjeżdżam z szacunku dla drugiej osoby. Proszę Państwa, zaproszenia wyszły naprawdę bardzo wcześnie. A podam tylko taki jeden przykład. Nas, jak wojewoda zapraszał na konsultacje wojewoda warszawski, w ostatniej chwili wszyscy jak jeden mąż, samorządowcy pojechali, chociaż wiadomo było, że od miesiąca w tym samym dniu jest Forum Ogólnopolskie Samorządu. Wszyscy przyjechaliśmy. Z szacunku do stanowiska wojewody i chcieliśmy tam usłyszeć konkrety. Konkretów nie było. Byli ochroniarze w kamizelkach kuloodpornych. Dziękuję. Na zakończenie, szanowni państwo, ja chciałem podziękować pani Małgorzacie. Dobrze mówię? Joannie? Za prowadzenie dzisiejszych, tak, nie było łatwo. Naszych tutaj debaty. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Reporterką. Standardowo prosimy.